Gdzie jestem? Co się stało? Nie pamiętam nic. W tym momencie po wejściu na serwer zostałem zamknięty i muszę się stąd jakoś wydostać. Na samym starcie totalnie nic nie miałem. Serwer zabrał mi wszystkie itemy, jakie posiadałem. Zauważyłem za to blok żelaza oraz po chwili crafting, który był pode mną. Następnie obróciłem się i zniszczyłem Girta. W tym momencie odkryłem skrzynkę, z której zabrałem 2 żelaza oraz 1 patyk. Dzięki temu mogłem rozkminić, co z niego zrobić. Jednak totalnie nic nie przechodziło mi do głowy, co niby może być z tego przydatne w tej sytuacji. A więc zacząłem patrzeć na F5, aby coś znaleźć. Zauważyłem skrzynkę, która była niżej, więc zniszczyłem crafting, aby się do niej dostać, i otworzyłem ją. W niej znalazłem masę przydatnych itemów. Do tego z hoppera, z którego chciałem zabrać crafting, znalazłem przy okazji 1 patyk. Zebrałem wszystkie itemy i zacząłem kombinować w craftingu, co można z tego zrobić. Wiedziałem, że trzeba zrobić kill off, bo widziałem wcześniej ten żelazny blok. Jednak rozmyślałem, czy może być coś mądrzejszego, co może mi przydać się do ucieczki. Po chwili jednak zdecydowałem się na kill off. Zacząłem rozwalać blok żelaza. Wpadł na szczęście do hoppera, więc mogłem go wyjąć. Tyle, że go w nim nie było. Poszedłem w dół. Sprytem włączyłem maksymalnego fowa. Dzięki temu mogłem odkryć, gdzie udał się mój blok. Skopałem ponownie crafting i zebrałem swój blok żelaza. Podsadziłem się craftingiem po walce z hopperem i przerobiłem blok. Zacząłem używać książki receptur, aby nie przegapić czegoś. Mogłem zrobić trapdoor żelazny, jednak nie widziałem, jak go prawidłowo użyć. Lecz po chwili moim oczom wdał się ten wagonik. Wytworzyłem go i starałem się go postawić na ziemi. Nie dało się. Potrzebowałem właśnie do tego torów. Idealnie miałem surowców na to, aby je wytworzyć. Oczywiście wyszedłem i zebrałem crafting, lecz prawie o nim zapomniałem. Wtedy nie mógłbym prawdopodobnie tego przejść. Rozglądałem się jeszcze, czy nie ma czegoś ważnego, lecz chyba nie było. Skopałem się więc w dół i spadłem do pomieszczenia z bedrockiem. Podbiegłem do drzwi żelaznych i starałem się je rozwalić, bądź po prostu postawić tory, aby się udać tam wagonikiem. Po walce z drzwiami podbiegłem do portalu. Chciałem go zniszczyć, aby ułatwić sobie wyjście stamtąd w przyszłości. Myślałem, że wtedy ten portal będzie ważny do ucieczki. Wykopanie tego obsydiana zajęło mi trochę czasu, w sensie minutę, ale było to dosyć i tak sporo. Kiedy go zniszczyłem, zauważyłem dźwignię. Kliknąłem w nią, ale nic ona nie zrobiła, więc zacząłem spamić w nią. Rozglądałem się później na F5, aby upewnić się, czy na pewno jest wszystko ok i nie powinna ona w jakiś sposób zadziałać. Wtedy zdecydowałem się na zniszczenie jej, bo może później by się ona przydała. Wagonikiem podsadziłem się na ścianę, jednak głupio mi spadał ten wagonik na dół, więc zrobiłem to kilka razy. Dzięki temu właśnie zauważyłem dziurę. Podbiegłem do niej i zobaczyłem skrzynkę, jednak wiedziałem, że nie mogę tam zaskoczyć, bo nie wyjdę stamtąd. Postawiłem więc wagonik i dzięki temu mogłem później wydostać się poprzez kliknięcie na niego. Zeskoczyłem i wziąłem przycisk ze skrzynki. Rozkopałem wagonik i podsadziłem się ponownie. Sprawdziłem, czy nie ma czegoś z drugiej strony i czy na pewno niczego nie pominąłem. Kiedy rozejrzałem się po całej mapie, podszedłem do końca ściany i zauważyłem kolejną dziurę, na której postawiłem wagonik i zeskoczyłem. Następnie wpadłem do dziury. Podszedłem lekko do przodu i moim oczom ukazały się 3 pomieszczenia. Miałem przycisk i dźwignię, więc te drzwi nie były dla mnie jakieś trudne, te żelazne. Jednak wszedłem do pomieszczenia otwartego. Wziąłem łódkę i wiedziałem, co muszę zrobić. Dokładnie to, z czego jest znany Dream. Zacząłem robić sztuczkę Dreama. Udało mi się i wszedłem do pustego pokoju. Nie mogłem stąd wrócić, bo miałem tylko 3 łódki, więc zacząłem sprawdzać lawę. Może w niej coś się znajdowało. Po nieudanej próbie szukania znowu wszedłem do pokoju i zacząłem rozkopywać drzwi. Misklikiem je otworzyłem i zobaczyłem hopper. W nim znajdowała się potka na ognioodporność. Wiedziałem, co wtedy muszę zrobić i szybko wskoczyć do lawy, bo inaczej byłaby ona bez sensu. Zacząłem spamić prawie przycisk, licząc na przycisk, lecz znalazłem skrzynkę po chwili. Wziąłem z niej przycisk i płynąłem do przodu. Potkę miałem na jeszcze bardzo długi czas, więc na luzie. Wszedłem do pokoju i zobaczyłem wielki parkour. Zacząłem po prostu skakać. Nie był on jakiś trudny. Wystarczyło tylko chwila, już dobiegłem do samego końca. W skrzynce znajdowały się 2 przyciski oraz 4 endrody. Zeskoczyłem w dół i musiałem zużyć przycisk. Przy okazji się podpaliłem i myślałem, że już się spalę, ale jednak na luzie przeżyłem. Otworzyłem drzwi i wpadłem do wody. Nie wiedziałem, co robi woda w Netherze, ale no, użyłem moich endrodów do przedostania się na drugą stronę. Zużyłem ponownie mój przycisk, aby wejść do pokoju. Zobaczyłem dziurę przed sobą, więc wszedłem do niej. Widziałem bardzo wysoką ścianę. Podsadziłem się craftingiem i próbowałem postawić tory. No niestety nie dało się, ale próbowałem z całych sił, jak tylko się dało. Zniszczyłem crafting i stwierdziłem więc, że cofnę się, bo może po prostu coś ominąłem. Plus do tego nie lutowałem tego pokoju, który był wcześniej. Zobaczyłem wtedy 2 hoppery. Sprawdziłem ten na górze, był on pusty, więc wrzuciłem do drugiego hoppera jakieś itemy, bo może po prostu coś się wtedy mogło wydarzyć. Nic się jednak nie stało.
Sprawdziłem znów hopper na górze. Zacząłem rozkopywać hopper na dole. Zanim wtedy zauważyłem kolejne hopery, moim oczom ukazała się później skrzynka. W niej znalazłem moje itemy plus bambus, żelazo i gravel. Zebrałem wszystkie itemy i użyłem wagonika do podsadzenia się. Postawiłem crafting i zacząłem rozkminiać, co z tego mogę zrobić. Wtedy do głowy wpadł mi pomysł. Może mogę zrobić scaffoldingi? Stworzyłem je przy prawie dobrej recepturze i zacząłem stawiać na ziemi. Idealnie ich wystarczyło, aby stąd wyjść. Ujrzałem wtedy dziurę. Wziąłem sobie wagonik na pasek i zacząłem jechać torami. W tym momencie nie widziałem, gdzie on może mnie zaprowadzić. Chwilę jechałem i w końcu dotarłem do żelaznych drzwi. Chciałem użyć dźwigni, lecz zobaczyłem daleko na F5 kolejne, więc pomyślałem, że może być ich jeszcze więcej. Wtedy wpadłem na genialny pomysł, aby użyć bloków redstone'a, które były wcześniej pod torami. Wróciłem się i zebrałem ten jeden. Otworzyłem nim drzwi, ale pomyślałem, że może przydać się więcej, więc szybkim ruchem zebrałem je wszystkie i wróciłem do moich drzwi. Zobaczyłem wtedy pajęczyny i pomyślałem, aby je przeskoczyć. Za pierwszym razem mi to nie wyszło, ale za drugim razem już je przeskoczyłem. Podbiegłem prosto do drzwi i użyłem redstone'a. Później użyłem dźwigni i zobaczyłem cały początek tam, gdzie zostałem uwięziony. Jednak nie miałem jednego bloku obsydianu, który był mi potrzebny do ucieczki. Pomyślałem sobie, że o czymś zapomniałem, bądź czegoś po prostu nie sprawdziłem, więc się wróciłem. Rozkopałem pajęczyny, bo może coś w lawie akurat by się znalazło. Przycisk albo skrzynka. Jednak ręką tak wolno się je kopie, że to szok. Kiedy rozkopałem pajęczynę, zacząłem klikać prawy przycisk myszki i znalazłem obsydian, który był mi potrzebny do wyjścia stąd. Wróciłem się szybkim krokiem do mojego portalu i zacząłem pozyskiwać flint z gravla, który był mi potrzebny do zapalniczki. Kiedy mi wypadł, skraftowałem ją i odpaliłem portal. Przeniósł mnie on do kopalni. W niej zacząłem się rozglądać. Zobaczyłem po chwili tabliczkę, która wskazywała, aby zeskoczyć w dół. Zaryzykowałem i liczyłem na to, że nie umrę, bo znów pojawię się w tym więzieniu, a wtedy już na 100% nie wyjdę. Na moje szczęście wpadłem do wody, dokładnie się przez nią prześlizgnąłem. Zeskoczyłem na jakiś płotek, lekko się przesunąłem i upadłem na łódkę, a więc muszę się stąd jakoś wydostać. Na samym starcie zauważyłem łódki i zacząłem po prostu po nich skakać. Szczerze bałem się, że pod moim ciężarem mogą się one przesunąć, bądź coś innego, ale na szczęście nic się nie wydarzyło. Gdy doskoczyłem do drzwi, zacząłem się rozglądać, czy nie ma tu jakiegoś przycisku, czy czegoś innego. Zauważyłem wtedy dziwną dziurę w ścianie i obróciłem się. Wtedy wziąłem z hopera dźwignię i umieściłem ją przy drzwiach. Dostałem się do jakiegoś pokoju, kliknąłem w łóżko i zacząłem chodzić po nim. Zobaczyłem drewno, które było na pajęczynie i następnie piasek, który był utrzymywany przez nić. Zebrałem oba itemy i zobaczyłem od razu pod łóżkiem hopper. Zebrałem więc z niego netherwarta oraz króliczą łapkę. Otworzyłem drzwi do kolejnego pokoju. W nim znajdowała się masa wieśniaków. Zacząłem się zastanawiać, po co oni tutaj w ogóle są. Rozpocząłem klikanie prawego przycisku myszki na każdego z nich, aby sprawdzić, czy któryś z nich ma coś dla mnie interesującego do wymiany się ze mną. Lecz żaden z nich nie chciał się wymieniać. Gdy ich sprawdziłem, poszedłem w stronę drzwi i zacząłem zbierać to, co się dało. Wziąłem półpłytkę oraz drzwi. Zacząłem bić pierwszego wieśniaka i liczyłem, że może coś po prostu z niego dropnie. Lecz gdy umarł, nic z niego nie wyleciało. Zacząłem więc rozmyślać, co ja mogę w ogóle zrobić. Lecz wpadł mi genialny pomysł, gdy przypadkiem wskoczyłem na blok i wtedy rozmyślałem, że może być pod nim coś, przecież pod wieśniakiem. A więc rozpocząłem sprawdzanie każdego z wieśniaków. Trzeci wieśniak miał pod sobą piasek, więc go zabiłem i zniszczyłem kamień, który był nad nim. Tutaj zaczęła się dobra zabawa. Robiłem wszystko, co się dało, żeby zebrać ten piasek, ale nie stracić drzwi, na przykład tego piasku. Próbowałem wyrzucać piasek i starałem się jakoś, żeby one się połączyły ze sobą, ale totalnie nic się nie działo. Lecz moje podawanie się nie zatrzymało się tutaj i liczyłem dalej, że może się udać. No niestety nie udało się. Stwierdziłem, że później tutaj wrócę. Postawiłem ostatni raz piasek i zacząłem sprawdzać kolejnych wieśniaków. Pierwszy z nich miał pod sobą piecek, w którym były dwie wełny oraz dwa pałeczki blazów. Dokończyłem sprawdzanie wszystkich, ale żaden z nich nie miał już nic przydatnego. Wróciłem wtedy do mojego miejsca z drewnem i się rozejrzałem. Wtedy przyszedł mi plan do głowy. Przecież mam dwie wełny oraz jedną nić. Zrobiłem wtedy trzy dywany oraz użyłem nici do tego, aby postawić jeden z nich. Lecz zabrakło mi kolejnych, żeby udało mi się zebrać na pewno to drewno.
ciemno. Spojrzałem w dół, lecz nic nie było. Gdy wyszedłem, zobaczyłem piasek. Wtedy miałem plan, aby użyć łóżka do uzyskania go. Próbowałem zrobić to 10 razy, żeby w końcu mi się to udało. I wypchnęło i łóżko, i piasek. Raz mi nawet wyszło, ale przypadkiem postawiłem łóżko. Lecz powtórzyłem to na luzie i uzyskałem w ten sposób oba przedmioty. Postawiłem łóżko i znów ustawiłem checkpointa. Wszedłem ponownie do pokoju z wieśniakami i zacząłem się rozglądać. Wtedy pomyślałem, że gdzieś muszą być położone te nici, a więc rozpocząłem akcję z klikaniem wszystkiego, gdzie się da. Poddałem się po chwili i zobaczyłem pokój ze skrzynką. Odłożyłem wszystkie itemy i starałem się tam doskoczyć. Za pierwszym razem nawet mi się prawie udało. Za drugim otworzyłem skrzynkę, aby zobaczyć, co w niej się znajduje. Widziałem, że jak wyjmę itemy, to one znikną i przepadną ze mną. Lecz za trzecim razem przypadkiem zobaczyłem hopper nade mną. Wziąłem z niego 3 kobla. Odłożyłem przy łóżku i znów spróbowałem doskoczyć. Nie dało się, więc zacząłem kombinować. Wziąłem wszystkie moje itemy, jakie miałem i kliknąłem znów w łóżko. Jednak przyszedł mi plan, żeby sprawdzić wodę. Nic pod nią nie było. Po prostu znów umarłem. Na moje szczęście w końcu jakimś sposobem debilnym, ale sposobem, znalazłem te 2 pajęczyny. Wystarczyło wejść do tego pokoju wieśniaków. Wtedy leciutko zobaczyłem tą nić i ją zebrałem. Z drugiej strony była druga. Szybko podbiegłem do miejsca z drewnem i się dostałem do niego bliżej. Cofnąłem się i wyrzuciłem wszystkie itemy, abym na pewno ich nie stracił. Zacząłem kopać i na szczęście nie spadło ono do voida. Zacząłem wtedy myśleć, co można zrobić mądrego. Wytworzyłem crafting, a w nim kolejne rozmyślanie, co zrobić. Z pałeczki i kobla mogłem przecież zrobić stół alchemiczny. Wtedy mi przyszedł plan, że muszę przecież przepalić piasek, żeby to miało jakiś sens. Więc przybiegłem do piecyka. Już chciałem przepalać, ale wtedy mi przyszedł pomysł, że przecież muszę wrzucić 3 piaski, aby na pewno wystarczyło mi surowców. Więc wytworzyłem ten stół i według mnie 300 IQ zszedłem do tego piasku i zniszczyłem go. W jego miejscu umieściłem ten stół. Dzięki temu miałem piasek, a też mogłem wyjść. Wrzuciłem 3 piaski do piecyka i rozpocząłem przepalanie. Tym, co miałem. Moje serce tak szybko biło, gdy zobaczyło to, że na 3 piasku już nie ma ognia. Nie udało się. Nie wiedziałem, co wtedy muszę zrobić, ale do głowy od razu przyszedł mi plan z dywanami. Zebrałem je i wrzuciłem do piecyka. Idealnie ich wystarczyło do przepalenia piasku. Ze szkła zrobiłem butelki i użyłem wody. Wrzuciłem je do stołu i zacząłem robić potkę na jambus. Najpierw Netherworld, a następnie stopa królika. W taki sposób pozyskałem 3 potki na skok. Zebrałem je i wróciłem do craftinga. Zniszczyłem go. Wyrzuciłem potki i skoczyłem. Gdybym nie wyrzucił tego craftinga do skrzynki, mógłbym go już nigdy nie odzyskać w przyszłości. A może byłby ważny. Użyłem potki na skok. Za pierwszym razem mi nie wyszło i spadłem. Za drugim razem również. Bałem się jak nie wiem co, że może się nie udać. Lecz za trzecim razem na moje szczęście mi wyszło. Otworzyłem skrzynkę, w niej znajdował się crafting. 9 sadzonek i 34 mączki kostne. Obróciłem się po pokoju. Zobaczyłem łóżko i jakąś dziwną dziurę, która miała inny blok niż bedrock. Chciałem to rozwalić, ale zajęłoby to tak długo i wydawało mi się, że to po prostu jest bez sensu. Poszedłem kawałek dalej i zobaczyłem schody do góry. Było tam prawdopodobnie wyjście. Chciałem wskoczyć tam, bo miałem przecież jambusta, ale zabrakło mi dużo, aby tam wejść. Zniszczyłem więc crafting i się cofnąłem. Poszedłem do dirta i go rozwaliłem. Dzięki temu miałem jeden darmowy blok. Poszedłem później do łóżka i zrobiłem sobie checkpointa, lecz cały czas w mojej głowie była rozkmina. Co zrobić, aby rozwalić ten blok? Podszedłem znów do łóżka i po chwili patrzyłem pod kątem. Wydawało mi się, że zobaczyłem jakiś przycisk, a więc podszedłem do łóżka, zacząłem spamić na łóżko i zobaczyłem ten guzik. Był on strasznie daleko za łóżkiem, ledwo widoczny. Kliknąłem go, wróciłem do tej dziury do góry i patrzyłem, czy może coś się zmieniło. Wróciłem znów do guzika, kliknąłem go i po chwili usłyszałem jakiś piston. Znów kliknąłem, podbiegłem w stronę tego bloku. Widziałem skrzynkę, otworzyłem ją i z niej zabrałem wszystkie itemy, które się w niej znajdowały. Patrzyłem chwilę do ekwipunku, bo może akurat coś dałoby się już zrobić. Chwilę odszedłem i znów otworzyłem. Wytworzyłem endrody z pałki Blaze'a i z tego owocu, z End City. Ponownie poszedłem do tej dziury i chciałem wejść tam, lecz nadal się nie dało, choć użyłem wszystkich bloków, jakie miałem, lecz zabrakło mi dosłownie jednego bloku i zobaczyłem crafting. Użyłem go i podsadziłem się. Zobaczyłem ten blok co wcześniej, ale go po chwili olałem. Wszedłem po schodach na górę i zobaczyłem wielką dziurę. Patrzyłem na nią chwilę, ale bałem się, że mogę zginąć, więc cofnąłem się i zostawiłem wszystkie itemy, jakie miałem w ekwipunku. Ponownie poszedłem na górę i patrzyłem w dół. Zobaczyłem dźwignię. Zeskoczyłem i nie wiedziałem, czy kliknąłem, lecz widziałem portal do Endu, więc wiedziałem, w które miejsce muszę się udać, aby stąd wydostać się. Zrespiłem się, lecz łóżko nie zadziałało, więc wziąłem to łóżko, co wcześniej zostało mi i użyłem do tego, aby po prostu się przedostać. Zabrałem itemy, którymi się podsadziłem. Zajęło mi to chwilę i wziąłem te itemy,
co wcześniej wyrzuciłem. Zastanawiałem się, czy kliknąłem na pewno tą dźwignię, więc ponownie dostałem się na górę i spadłem, prawdopodobnie klikając ją, lecz nie wiedziałem. Zrespiłem się, zebrałem itemy wszystkie, plus te, co na mnie spadły. Gdy dostałem się na górę, to zobaczyłem, że ten dziwny bloczek przesunął się, więc miałem pewność, że dźwignia zadziałała. Ponownie zaskoczyłem, w sumie nie wiem dlaczego, ale wróciłem i zebrałem itemy. Skopałem się w dół i zaczęło się zastanawianie, co zrobić. Chodziłem po tym pokoju i rozkminiałem, co mogę zrobić. Wtedy mi przyszedł plan. Przecież mam dwa patyki i dwa drewna, więc mogę zrobić motykę. Zrobiłem ją i nie dało się ich postawić, lecz postawiłem endroda i dzięki temu było światło, więc po tym już zacząłem używać moich sadzonek, aby wytworzyć blok siana. Zaczęło się tworzenie bloku siana. Poklikałem sobie chwilę i dzięki temu uzyskałem 9 sian, więc w ten sposób wytworzyłem blok. Kopałem crafting, potem endroda i skrzynkę, aby mieć pewność, że na pewno wszystko mi wystarczy. Na sam koniec wziąłem dirta i zacząłem się podsadzać. Użyłem wszystkich moich bloków, co miałem i zabrakło mi dosłownie jednego bloczku, ale miałem 9 mączek kostnych, więc zrobiłem z nich blok i się podsadziłem. Moje zadowolenie wtedy było przeogromne, że akurat wszystko jest. Popatrzyłem w dół i zaskoczyłem na Heibala. Wskoczyłem do endu i zdrespiłem się na małej platformie z bedrocka. Obracałem się i zastanawiałem się, gdzie ja w ogóle się znajduję. Przywitałem się z moim przyjacielem, który myślałem, że będzie mi potrzebny. Wszedłem po schodach prostą drogą na górę. Gdy doszedłem, widziałem jednokratkową dziurę. Starałem się jakoś zobaczyć, co tam może się znajdować przede mną, lecz nie udało mi się. Zszedłem szybkim krokiem w dół i rozkminiałem, co można zrobić. Wtedy mi przyszło do głowy, że coś może być pode mną. Spojrzałem więc w dół, lecz nic się nie znajdowało. Użyłem F5, dzięki temu zobaczyłem skrzynkę. Otworzyłem ją i wyjąłem z niej siodło. Domyślałem się, że będzie musiało się znajdować później na świni. Potrzebowałem jednak jeszcze patyka z marchewką. Z lewej strony spojrzałem w dół i otworzyłem piecyk. Było to, co potrzebowałem. Wyjąłem więc z piecyka item i poszedłem po świnie. Założyłem jej siodło i wsiadłem na nią. Za pomocą wędki mogłem się na niej poruszać. Zacząłem dostawać obrażenia od wysokości, lecz nadal szedłem do przodu. Przynajmniej tak mi się wydawało. Przy końcu drogi została mi już połowa zdrowia, lecz udało mi się tam dostać. Znalazłem się wtedy w kwadratowym pomieszczeniu. Zebrałem najpierw to, co na pewno mogłem, czyli 3 redstone'y, które znajdowały się na ziemi. Zobaczyłem po nich drzwi, które były z netherite'u, więc rozwalenie ich zajęłoby mi masę czasu, jeżeli się w ogóle daje rozwalić. Po nich pobiegłem do rogu, w którym widziałem wcześniej jakąś dziurę. W niej znajdowała się skrzynka. Obstawiałem, że muszę się do niej dostać, lecz nie miałbym jak wyjść, więc wolałem spojrzeć dokładnie na cały pokój. Z prawej strony ode mnie widziałem wtedy kolejną skrzynkę. Podbiegłem, lecz nie mogłem jej otworzyć. Gdybym ją rozwalił, itemy jak i ona mogłaby polecieć po prostu w przeciwną stronę i nigdy już bym ich nie dostał, jeżeli w ogóle jakieś znajdowały się w niej. Więc najpierw musiałem zdobyć blok na poświęcenie. Podbiegłem wtedy do dziury, następnie do drzwi i już nie wiedziałem, co robić. Więc po tym, jak już myślałem, że wszystko spojrzałem, padłem do wspomnianej wcześniej dziury. Otworzyłem skrzynkę, w której miałem tylko jedno żelazo. Zastanawiałem się wtedy, co mogę zrobić. Wyjąłem nawet wędkę, aby może jakąś tą świnię tutaj przyciągnąć, lecz ta jednak wolała mi nie pomagać. Otworzyłem ekwipunek i próbowałem cokolwiek wytworzyć, ale jednak nie dało się totalnie nic. W końcu mi przyszedł plan, że coś może być pod skrzynką, więc ją rozwaliłem i nie myliłem się. Wyjąłem z piecyka perełkę i użyłem jej do przedostania się dalej. Wszedłem po schodach i otworzyłem crafting. Szybko go jednak po tym rozwaliłem i zaskoczyłem tak, aby nie wpaść do samego dołu. Posiadałem już skrzynkę na poświęcenie, więc podbiegłem do tej wcześniejszej skrzynki i ją rozwaliłem. Nad nią znajdował się piasek, więc i tak bym dostał te itemy, lecz o tym nie wiedziałem. Zebrałem piasek, akurat miałem szczęście i poleciał w moją stronę. Z itemami podszedłem do drzwi i postawiłem crafting, lecz totalnie nic się nie dało zrobić. Już nie wiedziałem, co mogę zrobić w tej sytuacji, ale wtedy moja głowa zaczęła myśleć. Przecież mogło się coś znajdować we wcześniejszym tunelu, z którego przedostałem się za pomocą świni. Nie myliłem się. Był tam hopper. Otworzyłem go i w nim była masa itemów. Ze wszystkimi wróciłem do craftingu. Otworzyłem go i zacząłem myśleć, co mogę wykonać. Mogłem triple hooka zrobić, ale jednak co on mógłby mi dać w tej sytuacji? A więc wytworzyłem piston i dźwignię. W ten sposób mogłem przesuwać bloki. Powolnym ruchem przesuwałem każdy z bloków. Stawiałem po prostu piasek, skrzynkę, cokolwiek się dało. I na sam koniec piston. Odpalałem go za pomocą dźwigni i dzięki temu na luziczku szły wszystkie bloki. Była to naprawdę fajna frajda, jak się je przesuwało, bo w sumie zajmowało to chwilę, a wiedziałem, że dostanę się do kolejnego pokoju. Wiedziałem również, że mogę to użyć w przyszłości
przyszłości, a to naprawdę mogło być OP. Kiedy wszystko udało mi się przesunąć, dostałem się do czegoś w podobie labiryntu, poskakałem przy tych drzwiach, żeby sprawdzić, czy czegoś nie pominę. Wyruszałem w prawą stronę, dobiegłem do końca, nic tam nie było. Rozglądałem się dokładnie, aby nie przegapić tajnych wejść, skrzynek i tym podobnych. Potem cofnąłem się, zauważyłem dziwną dziurę, ale nic tam nie było. Po chwili dostałem się do żelaznych drzwi. Miałem dźwignię, więc mogłem się dostać do wnętrza. Dosłownie chwilę pochodziłem i zobaczyłem kolejne drzwi, lecz nie miałem nic na odpalenie mojego pistona, więc musiałem go zostawić i zacząć myśleć nad czymś innym. Wyszedłem z tego małego pokoju, cofnąłem się i sprawdziłem jeszcze jedno wejście, w którym nie byłem. Akurat tam był dispenser, wziąłem z niego 5 proszków, lecz nie było to co chciałem. Ale wtedy miałem pomysł, cofnąłem się i w Minecrafcie macie jeden taki bug, że jak postawicie drzwi i będą one otwarte, możecie zebrać dźwignię i one się zamkną, ale wy będziecie w nich. W taki właśnie sposób możecie iść do drugiej strony drzwi, bo dosłownie macie nad tym wolną wolę. Miałem dźwignię, więc znów zacząłem się bawić przesuwaniem tych bloczków, co już było dosyć męczące, więc po ostatnim przesunięciu dostałem się do małego pokoju. Zobaczyłem w nim dziurę, więc podsadziłem się tym co miałem i dostałem się po prostu na górę. Poszedłem chwilę do przodu, ale widziałem ścianę ze stone'a. Ogólnie nie chciałem jej rozwalać, bo myślałem, że w taki sposób bym jakoś mapę zszytował, więc cofnąłem się, zniszczyłem wszystkie itemy, którymi się podsadziłem i zacząłem patrzeć przez te bloki, którymi możemy uciec. Za trzecim takim blokiem znajdowała się skrzynka z shulker boxem oraz dwoma piaskami. Wszystko wyjąłem i dokończyłem sprawdzanie. W kolejnej dostałem kolejne itemy. Wziąłem je do swojego ekwipunku, podsadziłem się na górę dzięki wcześniejszym blokom, postawiłem i otworzyłem crafting. W nim rozmyślałem, co mogę zrobić. Miałem tylko jeden wybór, TNT, więc je wytworzyłem. Zniszczyłem crafting i wtedy itemy, którymi się podsadziłem, bo musiałem wziąć moją dźwignię. Kiedy to zrobiłem, sprawdziłem, co w ogóle znajduje się w tym shulkerze. Z niego wyjąłem dwie półpłytki i rozwaliłem go. Dzięki niemu oraz półpłytkom podsadziłem się na górę ponownie. W taki oto sposób mogłem zaoszczędzić parę surowców, które mogłyby się przydać później. Podszedłem ponownie do tej kamiennej ściany i postawiłem moje TNT. Kiedy je umieściłem, odpaliłem je za pomocą dźwigni. Wybuchło ono, lecz TNT, które znajdowało się pod tym, powinno się prawdopodobnie odpalić za pomocą obserwerów, lecz nie zrobiło. Sprawdziłem więc cały pokój. W nim znalazłem dziurę do góry, która była zakryta przez kobla. Domyśliłem się, aby odpalić to TNT, więc na nie popatrzyłem, postawiłem dźwignię i wybuchło. Kobl się rozwalił, a ja mogłem się podsadzić dzięki blokom w ekwipunku. Kiedy podsadziłem się craftingiem, zobaczyłem kolejne netherite'owe drzwi. Domyślałem się, że muszą one jakoś zadziałać, więc próbowałem je popchnąć za pomocą dźwigni oraz pistona. Wykonanie tego jednak nie było dla mnie takie łatwe, więc odpuściłem i szedłem w dół. Wróciłem się do tego samego pokoju, w którym znalazłem się na samym początku, tam gdzie po prostu mogłem sprawdzać rzeczy. Powrót mi zajął chwilę. Znalazłem się wtedy w tym moim pierwszym, a w sumie dokładnie to w drugim pokoju. Sprawdzałem, czy nie ma czegoś w tunelu, potem tam, gdzie znajdowała się skrzynka, a na sam koniec spojrzałem w tą dziurę. Postanowiłem tam zaskoczyć. Niestety nie było to zbytnio mądre, ponieważ pod piecykiem nie znajdowała się totalnie nic. Myślałem, że jednak coś może się tam znajdować. Użyłem bloków, które mogłem jeszcze później rozwalić i dzięki nim po prostu się wydostałem. Na szczęście ich wystarczyło. Sprawdziłem następnie labirynt. Stwierdziłem, że rozwalę ten dispenser. Był to świetny wybór, ponieważ nad nim znajdował się piecyk z dźwignią. Nie była mi ona teraz potrzebna. Następnie zacząłem niszczyć piecyk, zanim znajdowała się dźwignia, a więc ją kliknąłem i rozpocząłem powrót do samego końca. Zajął mi chwilę, bo mapę w sumie już znałem na pamięć, podsadziłem się moim koblem i zobaczyłem dziurę. Udałem się do niej, widziałem portal do wyjścia z endu. Popatrzyłem na niego i wskoczyłem. W taki oto sposób uciekłem z endu, ale gdy się zrespiłem, zostałem zamknięty na maksymalnej kratce wysokości. W samym starcie byłem na koniu. Próbowałem zlokalizować, co mogę zrobić. Postanowiłem zeskoczyć do miejsca obok drzwi. Zastanawiałem się, jakie mogę otworzyć, a więc zacząłem używać F5 do tego, aby znaleźć jakiś hopper, bądź skrzynkę lub cokolwiek innego, co mogłoby mi pomóc. Jednak nic nie widziałem. Obróciłem się. Patrzyłem w dół i też nic nie było. Jednak był tam jakiś dispenser przede mną. Spojrzałem w górę i zlokalizowałem piecyk, a więc skoczyłem na konia i otworzyłem piecyk. Z niego wziąłem guzik, jednak spadłem w dół, przez to, że musiałem go wyciągnąć za pomocą shifta. Wskoczenie na górę było niemożliwe. Próbowałem sprawdzić to, czy ten redstone jest do czegoś podłączony i był do dispensera, więc położyłem przycisk i kliknąłem. Z dispensera wypadła mi łódka, wyrzuciłem ją z ekwipunku i zeskoczyłem w dół. Jednak w locie złapałem się łóżka, przeskoczyłem na wyspę, wyrzuciłem ponownie łódkę z ekwipunku
Przygotowałem się do skoku i skoczyłem. Było jednak to niemożliwe. Zrespiłem się, wziąłem łódkę ponownie, zastanawiałem się, co wtedy mogę zrobić. Postanowiłem ją postawić i dzięki niej podpłynąć do przodu. Wyskoczyłem z niej i ledwo co się złapałem. Wykonałem małego parkoura, spojrzałem w dziurę, potem w drugą, postanowiłem się cofnąć i zastanowić się, jak odblokować tą skrzynkę, co była na samym starcie. Patrzyłem przez Iron Trapdoora, czy coś jest dalej i to, czy w ogóle ta dziura nie prowadzi donikąd? Potem zniszczyłem blok od światła, nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa. Rozglądałem się po pokoju, zniszczyłem ten blok z książki, za nim nic jednak się nie znajdowało. Spojrzałem pod innym kątem i zobaczyłem to, że Trapdoor jest połączony z Redstone'em, a więc musiał w jakiś sposób zadziałać. Próbowałem doskoczyć do piecyka, użyłem do tego dwóch moich bloków i wziąłem potkę na skok. Z kolejnego przypadkiem odkrytego wyjąłem drabinę i książkę. Wypiłem potkę, postawiłem drabinę i wszedłem do tego pokoju. W nim znalazłem śnieg, postanowiłem go rozwalić, ale nic to nie dało, ponieważ za nim był kolejny. Widziałem również drzwi z Netherite'u oraz jakąś dziurę w ścianie. Zebrałem dźwignię i próbowałem tam jakoś wskoczyć, no ale się nie dało, więc odpuściłem. Zebrałem wszystkie itemy, którymi się podsadziłem, cofnąłem się do początku wejścia, postanowiłem postawić ten blok światła. Myślałem, że musi być dzień, ale jednak go kliknąłem i odsunąłem w ten sposób Netherite. Ze skrzynki wziąłem drabinę oraz atrament, pobawiłem się blokiem, bo nie wiedziałem, jak dokładnie on działa, a chciałem przy okazji sprawdzić jego mechanikę. Szedłem znów do pokoju, szedłem do tej dziury, którą widziałem na samym początku, z dispensera wziąłem piórko oraz dirta, podsadziłem się za pomocą dirta i dwóch drabin, postawiłem blok książkowy, nie wiem, jak dokładnie on się nazywa, wytworzyłem książkę, w której możemy pisać, włożyłem ją, ale nie zadziałała, więc stwierdziłem, że ją podpiszę. Szybkie tam podpiski, nazwanie jej, potem włożyłem ją i zacząłem przewracać kartki. W ten oto sposób spadłem, dzięki temu do kolejnego pomieszczenia. Wydostać się stąd już nie mogłem, ponieważ były już zablokowane drzwi. Wszedłem do pokoju, zobaczyłem jakieś miejsce z wodą. W niej były wodorosty. Kliknąłem przyciski dźwignię, dźwignia odsłoniła jakiś spadek do ziemi, więc ją odkliknąłem, aby przedostać się dalej. Wodorosty se zebrałem, ale za nimi zauważyłem pomieszczenie z Trapdoorem. Wszedłem tam i zobaczyłem hopper. Z niego wyjąłem masę bambusów, szybko wyszedłem dzięki Trapdoorowi, który na samym początku się tam znajdował, zebrałem wszystkie wodorosty i poszedłem schodami do góry. Po drodze nic nie było, ale doszedłem do drzwi. Cofnąłem się, ponieważ nie dało się nic zrobić w tej sytuacji i postanowiłem kliknąć przycisk, jak i dźwignię. Przeskoczyłem dziurę i wszedłem na górę. Znalazłem się w prawie początkowym pokoju. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Jednak przyszło mi do głowy to, że mogę przecież zrobić bloki wodorostów, ale nie miałem craftingu, żeby je wykonać. Cofnąłem się więc, zebrałem ich więcej, bo jeden blok na pewno by mi nie wystarczył w tej sytuacji. Rozpocząłem szybkie ich farmienie. Zajęło mi ono trochę długo, ale widzicie to w przyspieszeniu, więc macie lepsze odzwierciedlenie tego, ile by trzeba czasu na to poświęcić, żeby elegancko sobie wyrosło. W pewnym momencie zdobyłem ponad stack. Z moich obliczeń wyszło mi to, że w sumie powinno to wystarczyć, a najwyżej bym sobie wrócił i znowu zebrał, więc nie miałem czym ryzykować. Po zebraniu cofnąłem się ponownie do tych piecyków. Rozdzieliłem sobie wszystko w moim ekwipunku i zacząłem przepalanie. W tym czasie myślałem, jak zdobyć ten crafting. Rozpocząłem wtedy przepalanie wszystkich moich kelpów, jakie miałem wtedy w EQ. Czas na otrzymanie ich również zajął mi masę czasu, ponieważ było to bardzo nudnawe. Oraz posiadałem ich bardzo dużo w ekwipunku. W tym czasie rozmyślałem nad wszystkim, a dokładniej nad wytworzeniem craftingu, którego po prostu nie miałem. Musiałem go w jakiś sposób przegapić. Jednak w momencie, kiedy wszystko się przepaliło, to wyjąłem itemy z piecyków. Myślałem, że crafting może być za nimi, więc zacząłem je rozwalać i sprawdzać to, czy może jest za którym z nich. Niestety za pierwszym nie znajdował się, za drugim dokładnie tak samo, więc byłem w kropce. Bo craftingu nie miałem, więc kelpy były mi po nic. Starałem się nawet stworzyć je, z czterech, ale no niestety nie dało się, dokładnie tak samo jak myślałem. Sprawdziłem nawet w zielonej książce, czy czegoś nie mogę przypadkiem wytworzyć, no i nie mogłem. Padł mi jeden pomysł do głowy, by się cofnąć. W pokoju zniszczyłem dźwignię, jak i przycisk, sprawdziłem, czy czegoś nie ma, tam gdzie znajdował się Trapdoor. I na sam koniec wpłynąłem znów do pokoju, przy kelpach. Tam stwierdziłem, że rozwalę hopper, aby mieć pewność, że wszystko na pewno sprawdziłem. Miałem szczęście, za nim był mój crafting.
Wytworzyłem w nim kelpy i starałem się jakoś nie zmarnować jednego bloku, bo może akurat by mi go brakowało. Wyrzucałem bloki wodorostów, żeby się jakoś połączyły. Stawiałem wszystko, co tylko się dało. Jednak nic zbytnio nie mogłem zrobić, żeby nie marnować. A więc odpuściłem i zmarnowałem ten jeden blok kelpa. Jeżeli tam się bloków nie dało zaoszczędzić, to może by się udało trapdora. Miałem wtedy takie myśli, ale siłowanie się z tym blokiem również było na tyle ciężkie, że po prostu odpuściłem. Tym bardziej, że zanim się go rozwaliło, to mijał rok, bo w wodzie rozwalenie go jest tak wolne, że to szok. Po 2 minutach siłowania się z nim odpuściłem. Wpłynąłem po prostu i zacząłem się wracać do mojego pokoju, gdzie były piecyki. Podsadziłem się na samym starcie dzięki kelpom, do tej dziury w ścianie. W niej znalazłem hopper, który miał w sobie jednego dirta, a więc go wyjąłem. Na wszelki wypadek postanowiłem go rozwalić, aby sprawdzić, czy nie ma czegoś za nim. Nie miał nic, więc zebrałem bloki wodorostów i zacząłem się podsadzać do miejsca, gdzie był śnieg. Wszedłem do pomieszczenia, który był całkowicie pokryty śniegiem, zacząłem go sprawdzać, aby nie umrzeć przez zamarznięcie. Rozwalałem go po prostu i szedłem dalej. Po pewnym czasie chodzenia znalazłem miejsce z 2 drabinkami oraz kolejnymi drzwiami. Zebrałem drabinki i wszedłem znów w śnieg, no bo z samymi drabinkami chyba stąd bym jednak nie wydostał się. Takie miałem przynajmniej myśli. Cofnąłem się do craftingu i wsadziłem sobie je for fun, ale nic się nie dało zrobić. Po pewnej chwili jednak znalazłem piecyk. W nim znajdowała się perła. Wziąłem ją do swojego ekwipunku i zacząłem się cofać do miejsca, gdzie były te 2 bloki netherite'u. Kiedy tam doszedłem, postawiłem te 2 drabiny i wszedłem na nie. Przymierzyłem i wycelowałem perłą w róg. Rzuciłem. Byłem w ścianie. Używałem wtedy spacji, aby wyjść. I się udało. Znalazłem się w kolejnym miejscu. Zacząłem podążać korytarzem, który znajdował się w nim. W pewnym momencie doszedłem do miejsca ze skrzynką. Wziąłem z niej wagonik i wyruszyłem w naprawdę długą podróż. Sam się dziwiłem, jak długo można jechać, ponieważ nie zajęło to minuty czy 2. Zajęło to aż 3 minuty. Niby i tak nie tak dużo, ale licząc to, jaka jest prędkość wagonika, naprawdę mnie to zadziwiało, ponieważ był to długi dystans. W drodze zastanawiałem się, co mogę zrobić, kiedy tam dojadę, bo miałem tylko 29 kelpy i 1 butelkę z wodą, dźwignię oraz przycisk. Kiedy po mozolnej podróży dojechałem, znajdowałem się w miejscu, gdzie nie mogłem wyjść, więc powrót w drugą stronę byłby niemożliwy. Mogłem wykonać portal, ponieważ w skrzynce miałem 12 pereł, lecz gdybym to zrobił, mógłbym mieć problem, bo przecież już byłem w Endzie i tam było więzienie, a więc nie mogłem tego zrobić. Lecz w skrzynce znajdował się również pistoń, jak i przycisk, a więc mogłem użyć bugu. Wystarczyło postawić pistoń, nad nim musiał być przycisk, modliłem się wtedy, aby bug zadziałał prawidłowo. Kliknąłem i na moje szczęście udało się. Zrespiłem się naprawdę wysoko, lecz wpadłem do jednokratkowej dziury z wodą i zostałem uwięziony w klatce 1x2 wysokości. Zobaczyłem na samym starcie osła, który miał na sobie siodło. Rozglądałem się, czy może znajduje się coś obok mnie, pode mną i tak dalej. Użyłem również do tego F5, jednak nic nie zlokalizowałem. Zacząłem więc klikać losowo na bloki, które znajdowały się przy mnie, jednak nic to nie dało. Później spojrzałem na spływ wody, była tam malutka luka. Kliknąłem i wziąłem z hopera wędkę. Zacząłem ją używać na ośle, aby wejść na niego, a później na luzie przedostać się dalej. Było to dosyć łatwe. Cofnąłem się do spływu wody, aby sprawdzić, że nie ma czegoś tam więcej. Rozwaliłem hopper i wpłynąłem do dziury. Jednak nic tam nie było. Wróciłem się i kiedy byłem przy ośle, zobaczyłem przed sobą dispenser. Z niego więc wziąłem przycisk. Zacząłem go stawiać dosłownie wszędzie, gdzie się tylko dało. Na ścianach, suficie. Jednak osioł, który był tutaj, troszkę mi przeszkadzał. Myślałem, że nie da się już nic zrobić. Jednak za którymś razem, 10 czy którymś, postawiłem go dobrze i kliknąłem. Ujrzałem wtedy wyjście. Przepłynąłem więc kawałek do przodu. Stwierdziłem, że na wszelki wypadek rozwalę jeszcze ten dispenser, bo akurat mogłoby być coś za nim. Nic jednak nie było. Znalazłem się w pokoju ze śniegu. Widziałem wyjście. Półpłytki były tak ustawione, że nie dało się przez nie przejść. Obróciłem się i spojrzałem do góry. Jednak wtedy spadłem w dół. Znalazłem się znowu w jednokratkowej dziurze. Wyciągnąłem z item frame'a drabinkę, wziąłem go oraz wcześniej wspomnianą drabinkę. Rozwaliłem śnieg nad sobą i wszedłem dzięki wcześniejszym drabinkom. Postanowiłem rozwalić cały śnieg w pomieszczeniu, aby znaleźć może jakieś inne itemy, typu piecyki, dispensery, ukryte przejścia, jakieś moby i tak dalej. Ogólnie ukryte rzeczy. Przekopanie oczywiście było dosyć szybkie, bo to śnieg. Jednak po zniszczeniu całego śniegu nic się
się nie znajdowało. Więc postanowiłem sprawdzić, czy ten dispenser, który był na górze, bądź cokolwiek innego, posiada coś w sobie. Użyłem do tego mojej drabinki, którą wcześniej miałem w ekwipunku. Postanowiłem ją postawić i dokończyłem niszczenie śniegu. Wskoczyłem na nią i wziąłem łódkę oraz szedłem. Jednak wtedy do głowy mi przyszło, że coś może być za tym. Gdy starałem się to rozwalić, doszło do mojej głowy, że nie mogę tego zrobić. Zniszczyłem znów drabinę i ją postawiłem wyżej, ale nie dało się wskoczyć, więc ją zebrałem i ostatni raz starałem się zniszczyć, ale nie dało się, a więc odpuściłem. Podszedłem do półbloków i starałem się postawić łódkę, tak aby znalazła się z drugiej strony. Jednak musiałem zejść w dół, aby się to dało wykonać. Skakałem sobie chwilę przed wejściem i starałem się ją postawić. Kiedy się to udało, kliknąłem prawym przyciskiem na nią. Szybko przesunąłem się więc, aby stanąć, patrzyłem na wyjście i podszedłem po prostu kawałek do przodu. Padłem jednak wtedy w śnieg. Znalazłem się znowu w pomieszczeniu. Rozpocząłem rozglądanie się. Patrzyłem na kolejne pomieszczenie i starałem się otworzyć hopper, ale był zbyt daleko, więc nie mogłem tego wykonać. Obstawiałem, że muszę coś związanego z nim zrobić. Kliknąłem losowo na ściany, bo może akurat byłby jakiś przycisk czy coś innego. Potem, gdy przypadkiem uderzyłem w śnieg, zacząłem go rozwalać. Nie myślałem, że będę mógł dosięgnąć, a przecież za nim mogłoby się coś znajdować, więc niszczyłem go tyle, ile się dało. Szybko to jednak zleciało, aż w końcu znalazłem jakiś dispenser. Z niego wziąłem elytrę i dokończyłem niszczenie całego śniegu, jaki był możliwy w moim zasięgu. Dzięki mojej wcześniejszej drabince. Podsadziłem się lekko do góry i zniszczyłem dispenser. Za nim jednak nic nie było. Również sprawdziłem kilka klocków śniegu, lecz też się zawiodłem. Podszedłem do tej dziury, dzięki której wyjdę, wziąłem rozbieg i zacząłem lecieć, dzięki temu za którymś razem przedostałem się do tego pokoju. Na samym starcie sprawdziłem elytrę i była ona już rozwalona. Zdjąłem ją po prostu z siebie. Sprawdziłem jakąś dziurę. Była tam dźwignia, więc ją kliknąłem. Potem obróciłem się i zobaczyłem tabliczkę. Postanowiłem ją rozwalić. Stwierdziłem, że jest ona po prostu po to, aby postawić w jej miejsce dźwignię. Więc dźwignią poszedłem w miejsce i kliknąłem. Ale nic jednak się nie wydarzyło, więc ją rozwaliłem i kilka razy postawiłem w różnych tego typu miejscach. Za którymś razem w końcu się udało i pajęczyny się rozwaliły. Odkliknąłem dźwignię, aby woda się zebrała, zniszczyłem ją też wtedy i wszedłem w pajęczynę. Widziałem wielką dziurę w dół, postanowiłem do niej zejść, więc wszedłem w pajęczynę i po chwili po prostu do niej spadłem. Dostałem obrażenie od wysokości i zostało mi 1,5 serca. Podszedłem kawałek do przodu i zebrałem pajęczyny. Miałem ich łącznie 19. W tym czasie widziałem dziurę w ścianie, więc użyłem drabinki, żeby do niej wejść i jak głupek nie spojrzałem w dół. Okazało się, że jestem tu zamknięty. Również widziałem prawdopodobnie moje wyjście. Wytworzyłem z 4 pajęczyn jedną wełnę i musiałem zmarnować bloki, żeby się stąd wydostać. Szedłem w dół i rozpocząłem bieganie po pokoju, aby coś znaleźć. Jednak nic totalnie tu nie było. Spojrzałem w tunelu również w górę, bo może akurat coś na ścianie by się znajdowało. Na przykład hopper, bądź cokolwiek innego. Nawet rozwaliłem kauldron, który był pod nim. Zacząłem w losowych miejscach je rozwalać, aby znaleźć coś może pod nimi, ale totalnie nic nie było. Nie wiedziałem, co mam wtedy wykonać, bo rozwaliłem ich z 5-6, a rozwalenie wszystkich by zajęło lata. Znów biegałem po całym pomieszczeniu, a zobaczyłem lekko inaczej wyglądający blok. Miał on jaśniejszą obramówkę, co musiało oznaczać to, że jest to hopper, a nie cauldron, a więc go sprawdziłem, ale nic w nim nie znajdowało się, więc go rozwaliłem, żeby odkryć coś może innego. Udało się. Był tam piec z 3 kawałkami gliny oraz jeden dirt, za którym się przyjrzałem i widziałem skrzynkę. Rozpocząłem szybkie niszczenie cauldrona, aby na pewno się dostać do tej skrzynki. Zniszczyłem dirta i kucnąłem, jak i kliknąłem, przez co wyjąłem jedną glinę. Chciałem jakoś jeszcze wziąć tego dirta, ale się nie dało, ponieważ więcej bloków bym musiał zmarnować, niż dostałbym z tej dziury. Podbiegłem do wyjścia, wszedłem po drabinie i wytworzyłem z nici bloki wełny oraz z gliny jeden blok gliny. Zebrałem wcześniej podsadzoną się wełnę i zacząłem się podsadzać do góry. Na moje nieszczęście nie miałem bloków, aby się podsadzić jeszcze wyżej. Zastanawiałem się, co wtedy zrobiłem źle. Ogólnie teraz, jak to komentuję, widzę, że mogłem po prostu wytworzyć dywany, którymi mógłbym na luziku się podsadzić, ale na szczęście wszystkiemu udało się zapobiec. Skopałem się w dół, postanowiłem zebrać wcześniejszą postawioną drabinkę, zajęło to lata, zawsze leciała w drugą stronę i nie mogłem jej podnieść. Dosyć mocno to irytowało, ale za X razem się udało. Rozpocząłem podsadzanie się i w końcu mogłem użyć tej drabinki.
Wytworzyłem więc blok gliny i widziałem jakiś dispenser. Wolałem zachować tą glinę, ponieważ jest to blok, który mogę pozyskać kilka razy. W końcu zauważyłem dispenser i z niego wyciągnąłem netherite. Użyłem go do podsadzenia się. Znalazłem się w jakimś wielkim pokoju z kilkoma drogami. Sprawdziłem najpierw górę obok dispensera. Potem poszedłem pierwszą drogą do przodu, znalazłem dispenser z trzema patykami. Potem podbiegłem w kolejną drogę, w niej znalazłem jeszcze więcej patyków. A na sam koniec w trzecią drogę. W niej znalazłem crafting. Jednak nie wiedziałem, gdzie jest wyjście stąd. A więc rozpocząłem rozglądanie się dokładniejsze. Sprawdziłem znów ten słup do góry, ale totalnie nic tam nie widziałem. Mogło się coś tam znajdować, pod tym pierwszym dispenserem. Taka myśl przyszła mi do głowy. Jednak po rozwaleniu nic tam nie było. Rozpocząłem rozwalanie w każdej z dróg tych piecyków, dispenserów i tak dalej. Za pierwszym nic nie znalazłem, więc postanowiłem pobiec do kolejnego. Kiedy rozwaliłem drugi, również nic tam nie było. A więc wszystko zostało w trzecim. Bo już nie miałem pomysłu, co zrobić. I chciałem się poddać. Kiedy go rozwaliłem, odkryłem jakiś piecyk. Nie mogłem go zbytnio otworzyć, ale wrzuciłem crafting dalej w kół i użyłem łapki. W piecyku znalazłem 4 patyki. Wziąłem je i cofnąłem się do głównego miejsca. Ostatni raz postanowiłem się rozejrzeć. Sprawdziłem, czy na pewno wszystko zostało sprawdzone, aby później nie było przypału, że czegoś nie będę miał, aby się stąd wydostać. Kiedy byłem już upewniony na 100%, cofnąłem się do miejsca z piecykiem. Rozwaliłem go i odkryłem małą dziurę w dół. Zeskoczyłem tam z myślą, że nie będę zamknięty. Dostałem trochę obrażeń. Zacząłem się rozglądać po pomieszczeniu. Na samym starcie zauważyłem piecyk. Postanowiłem go otworzyć, z niego wyciągnąłem jedno żelazo, spojrzałem potem w górę i ponownie myślałem, że to może wyjście. Zauważyłem później item frame'a z perłą. Perłę rozwaliłem, miałem 5 minut, żeby ją wyciągnąć, bo inaczej ona by zniknęła. Ale na luziku, bo miałem wędkę, więc nic mi nie groziło. Kiedy złowiłem perłę, sprawdziłem prawdopodobnie ostatnie miejsce w tym pokoju. Była to jakaś dziura. W niej była jedna nić oraz 2 patyki i jeden blaze rod. Później złowiłem jeszcze tego item frame'a, gdyby był potrzebny na później. Postawiłem crafting, wytworzyłem w eku z nici jeden blok wełny i zacząłem się podsadzać. Niestety zabrakło mi kilku bloków. Poskakałem, żeby może zobaczyć, co tam jest na górze, ale totalnie nie mogłem tego zobaczyć. Ironem nie mogłem się podsadzić, ponieważ nie mógłbym go później rozwalić, a może musiałbym go przepalić, więc postanowiłem go nie używać w tej sytuacji. Zamiast tego wytworzyłem crafting i wytworzyłem szybko drabinki z moich patyków, ponieważ i tak miałem ich dużo. Postawiłem je, aby wytworzyć wejście na górę. Wszedłem tam i widziałem prawie skończony portal do endu, który dałby mi wyjście stąd. A więc cofnąłem się, rozwaliłem wszystkie bloki, którymi się podsadziłem oraz crafting. Sprawdziłem, czy nie ma czegoś pod hopperem, ponieważ tego nie sprawdzałem. A może jakaś dźwignia czy coś innego by się znajdowało. Jednak no niestety nic tam nie było. Sprawdzałem dokładnie, czy nie ma czegoś w tej dziurze. Jednak moim oczom nic się nie ukazało. Byłem trochę w kropce, bo już nie wiedziałem, co mogę zrobić. A już byłem blisko ucieczki. Pobiegałem chwilę, podbiegłem znów do piecyka, sprawdziłem, czy nie ma czegoś obok niego, bo przecież były tam pół bloki. Nie chciałem ich rozwalać, bo i tak nic bym za nimi dalej nie ujrzał, ponieważ i tak już tyle, co powinienem widzieć, to już widziałem. W końcu otworzyłem piecyk i stwierdziłem, że przepalę to żelazo, bo może wtedy będę mógł coś zrobić w craftingu. Wrzuciłem to żelazo i patyki. Usłyszałem wtedy TNT. Piecyk wybuchł, lecz słyszałem je przez jakiś dłuższy czas. Perły nie mogłem przez to przerzucić, bo może bym już nie wrócił. Nie chciałem ryzykować. Podsadziłem się znów do góry i zobaczyłem odsłonięte wejście do portalu. Portal nie był włączony, bo brakowało jednej perły, a więc wytworzyłem w ekwipunku perłę endu i odpaliłem portal. Zostałem tym razem zamknięty na biomie Ice Spikes. Na samym starcie rozglądałem się, gdzie ja w ogóle się znajduję. Widziałem hoppery, a więc rozpocząłem ich sprawdzanie, do tego, żeby coś po prostu ciekawego znaleźć. Nic jednak nie znalazłem. Rozglądałem się chwilę i po chwili ujrzałem półpłytkę. Użyłem F5, aby sprawdzić, czy coś może być za nią. Jednak nic nie widziałem. Potem cały pokój zacząłem sprawdzać, aż w końcu ujrzałem piecyk. Kucnąłem i otworzyłem go. W nim znalazłem jeden tor. Nie wiedziałem, co mogę z nim zrobić. Kucnąłem znów i zacząłem niszczyć piecyk, żeby może coś za nim odkryć. Jednak próba zakończyła się niepowodzeniem. Nic tam nie było. Kucnąłem znów i znalazłem ukryty hopper. Nic jednak w nim nie było. Sprawdziłem znów te hoppery, użyłem F5 do rozglądania się ponownie. Po całym pokoju nie pozostało mi nic innego niż wyrzucenie tora na półpłytkę. Zrobiłem to. Ujrzałem coś małego spadającego. Użyłem F5, żeby znów zobaczyć, który to był hopper. Skakałem i próbowałem każdy otworzyć. Gdy myślałem, że otworzyłem już wszystkie, nic nie znalazłem. Prawdopodobnie przechodził item do jednego, potem do następnego. I tego była właśnie wina. Lecz w końcu udało mi się znaleźć prawidłowy. Wyjąłem trapdoor i postawiłem go nad sobą. Użyłem go i wydostałem się. Wyszedłem, sprawdziłem wszystkie hoppery, nic w nich nie było. Potem rozwalałem pół
płytkę, następnie trapdoor i próbowałem wejść do dispensera. Użyłem do tego trapdoora. Za dispenserem znajdowała się jakaś dziura. Próbowałem sprawdzić, co tam dokładnie się znajduje. Następnie szedłem w dół. Zobaczyłem jakieś miejsce z netherite'em, więc postawiłem trapdoor i wszedłem na półpłytkę. Kiedy z niej zszedłem, przejście się otworzyło. Lecz postanowiłem sprawdzić, co dalej jest za tym redstone'em. Zniszczyłem półpłytkę, a następnie redstone. Doszedłem do miejsca z półblokiem. Nie mogłem pójść dalej, ponieważ byłoby to zbyt ryzykowne. Ponieważ gdybym tam wszedł, to nagle bym stanął, a wtedy bym się uwięził. Więc było to najgorsze rozwiązanie, jakie istnieje. Postanowiłem się cofnąć. Zebrałem trapdoor, spojrzałem, co znajduje się w tej dziurze. W sumie nic poza dispenserem nie widziałem. Cofnąłem się i zacząłem skakać po pokoju. Chciałem się upewnić, że na pewno wszystko sprawdziłem. Chwilę jeszcze pobiegałem i sprawdziłem ostatnią rzecz. Czyli w skrócie, zacząłem przekopywać wszystkie hopery. Chwilę mi to zajęło, ale niestety nic za nimi nie było. Kiedy byłem już na 100% pewny, że nic nie ma w tym pokoju, poszedłem zeskoczyć do dziury. Spadłem. Otworzyłem najpierw dispenser i wziąłem z niego siodło. Postawiłem potem trapdoora, ale nie mogłem wejść przez tą dziurę, bo mnie zawsze brał w dół, więc byłem w kropce, bo nic nie mogłem zrobić. Zebrałem trapdoora i zacząłem stawiać pod sobą, lecz to też skończyło się niepowodzeniem. Musiałem zrobić na pewno coś nowego, więc postawiłem przed sobą, co też niestety nie zadziałało. Ogólnie kminiłem wszystko, co się dało z nim. Może coś będzie za dispenserem? Taka myśl przyszła mi na chwilę do głowy, więc zacząłem się podsadzać za pomocą trapdoora, ale to też mi chwilę zajęło, bo zawsze stawiałem go za nisko, więc go niszczyłem i starałem się postawić wyżej, jednak podałem się po chwili i postanowiłem z tej pozycji właśnie zniszczyć dispenser. Widziałem tylko wnękę, ale nie wiedziałem, czy coś jest za nią, więc w końcu dobrze postawiłem trapdoora, jednak nic to nie dało, żadnego z bloków nie mogłem postawić, więc po prostu starałem się może coś nacisnąć, albo użyć dźwigni, jednak to też nic nie dało. Szedłem w dół i zacząłem skakać przy tej dziurze, aby może coś w niej znaleźć ukrytego. Wydaje mi się, że to była ostatnia szansa na ratunek, bo już sprawdziłem wszystko, dokładnie przed tym. Więc kiedy już poskakałem, w końcu po lewo zobaczyłem i otworzyłem piecyk. W nim było jajko ze świnią. Wziąłem je do ekwipunku, tą świnkę i postawiłem. Na nią położyłem siodło. Dostałem się do kolejnego pokoju. Pierwsze co zrobiłem, rozwaliłem piecyk. Za nim nic nie było. Po sprawdzeniu tego, zobaczyłem dziurę, więc do niej podszedłem. Na samym dole była półpłytka. Postanowiłem zrzucić na nią redstone, ale to nie zadziałało. Ponieważ jak później sprawdziłem, nie mogło to zadziałać, ponieważ bloki działają tylko na żółte i drewniane półpłytki. Postanowiłem więc sprawdzać, czy może coś jest za lawą. Znalazłem na samym starcie wędkę, lecz dokończyłem sprawdzanie. Nic jednak więcej nie znalazłem. Postanowiłem więc wziąć świnię za tą wędkę i rzucić ją do tej dziury. Szybko ją popchnąłem i spadła. Kiedy upadła, na sekundę otworzyły się te netherite'owe drzwi, jednak zamknęły się. Przez tą właśnie świnkę. Zszedłem na chwilę w dół i użyłem trapdoora, do tego, żeby po prostu móc stąd wyjść. Zauważyłem przy okazji piecek na samym dole, więc do niego dosięgnąłem. Nic jednak w nim nie było. Czekałem, aż ta świnia zejdzie po prostu z tej półpłytki, lecz była ona tak uparta, że nie chciała tego zrobić. Już stała dosłownie na krawędzi tej półpłytki. Byłem tak zirytowany, bo nie wiedziałem, czy ona w ogóle może zejść z niej. Bo kurczę, już chwilę tam stała, a może by nie mogła się przesunąć, żebyś zejść z niej. No ale co, pozostało mi tylko czekać. W końcu, po jakichś 2 minutach tak się przesunęła i zrobiła mi przejście. Na samym starcie otworzyłem hopper i z niego wyjąłem itemy. Rozwaliłem na wszelki wypadek go, ale za nim nic się nie znajdowało. Cofnąłem się na chwilę, żeby sprawdzić, co jest ze świnią. Na szczęście nie widziałem jej. Na tej półpłytce podszedłem do tej dziury i stawiałem trapdoora. Jednak nic to nie dawało. Starałem się nawet użyć wędki, żeby może jakąś świnię przyciągnąć, ale chyba żadnej tam nie było. Zniszczyłem trapdoora, postanowiłem użyć F5, żeby zobaczyć, czy jest coś w tym pokoju. Wtedy moim oczom ukazał się hopper. Otworzyłem go i wyjąłem perłę i piasek. Postanowiłem się cofnąć, żeby sprawdzić, czy lepiej niejakoś inaczej użyć tej perły. Jednak po prostu ją użyłem do tego pokoju. Kiedy wszedłem, zniszczyłem najpierw hopper. Mogło coś być za nim, jednak nic nie było. Podszedłem do kolejnej dziury, wziąłem z piecyka pałeczkę Blaze'a i zacząłem układać sobie cały ekwipunek, żeby ładnie wszystko było posortowane. Cofnąłem się, ale potem wróciłem i zniszczyłem ten piecyk. Z niego nic nie dropnęło, ale za to zaczęła lecieć woda. Chciałem spojrzeć w ten sposób. Może będę mógł się cofnąć. Nie mogłem. Ale za to mogłem się zawsze cofnąć trapdoorem, więc nie bałem się o powrót. Następnie wpłynąłem wodą do góry. Znalazłem się w kolejnym pomieszczeniu. Pierwsze co, to zebrałem piasek, bo zawsze coś może być za nim ukryte. Kiedy zniszczyłem drugi, zobaczyłem dziurę, w której był piecyk i crafting. W piecyku był jeden stone. Wyjąłem go, potem zacząłem skakać, żeby sprawdzić, co jest dalej. Jednak przez ten netherite nie mogłem się przedostać. Zacząłem patrzeć w ekwipunek. Co mogę zrobić? W sumie to nie wiedziałem, bo nie miałem jakichś OP itemów. Wiedziałem, że będę
musiał zrobić jakąś podkę, więc wrzuciłem piasek, a następnie chciałem tor, ale jednak tego nie mogłem wykonać, więc wrzuciłem dwie półpłytki. Kiedy się przepalał, wiedziałem, że będę musiał zrobić szklane butelki, więc gdy się przepalił, wsadziłem do craftinga te szkło, ale chciałem się upewnić, że nie mogę czegoś lepszego zrobić. Nie mogłem, więc cofnąłem się, ale wtedy nie byłem pewny, bo nie wiedziałem, skąd będę miał wodę. Do nich napełniłem wodę, poukładałem ekwipunek i nie wiedziałem, jak stąd wyjść. Zaryzykowałem i zrobiłem przycisk. Postawiłem go w miejsce, gdzie od samego początku było pusto. Przed wyjściem z tego pomieszczenia postanowiłem rozwalić crafting oraz piecyk. Za nimi nic nie było, więc po prostu wyszedłem, użyłem do tego trapdora. Spadłem w dół. Znalazłem się znów w tym pokoju. Zacząłem sprawdzać ponownie lawę. Po pewnym czasie znalazłem jedną, drugą Blaze Roda. Na sam koniec sprawdzałem też sam dół tej lawy i znalazłem Nether Warta. Wiedziałem, że mam już wszystko. Do podki. Postawiłem stół alchemiczny i wrzuciłem do niego butelki. A potem zrobiłem magma cream i zacząłem wytwarzać je. Dorzuciłem wszystkie potrzebne rzeczy, żeby dostać podkę na ognioodporność. Kiedy już je miałem, dodatkowo wrzuciłem redstone. Dzięki temu przedłużyłem ją. Wypiłem podkę, ustawiłem ekwipunek i wskoczyłem do lawy. Na samym starcie zobaczyłem hopper. Zniszczyłem go, nic za nim nie było. Pływałem chwilę w lawie, aż przedostałem się dalej, ale chciałem sprawdzić całą lawę. Pływałem chwilę, aż dopłynąłem na samą górę. Było jedno miejsce, które pozwalało mi na zobaczenie całego pomieszczenia, więc ten bóg upewnił mnie w tym, że wszystko zostało sprawdzone. Dopłynąłem na sam dół i dostałem się do kolejnego pokoju. Na samym starcie podszedłem do miejsca, gdzie była daleka dziura. Na końcu jej był blok, który aktywuje się przez to, że strzelimy do niego, na przykład ze strzały. Podskoczyłem i zobaczyłem dispenser. Widziałem, że musi coś w nim być, ale nie mogłem się niczym podsadzić. Podszedłem do kolejnej dziury, ale była ona do góry. Prawdopodobnie było to wyjście, bo było coś tam dalej. Sprawdziłem piecyk i dispenser, biegałem chwilę bez sensu, jednak postanowiłem rozwalić bloki. Najpierw dispenser, ale za nim nic nie było. Przyszła kolejna piecyk. Oczywiście bałwan musiał mi przeszkodzić, kiedy byłem już na samym końcu rozwalania. Za nim znalazłem hopper, którym były bloki wełny. Rozwaliłem go, żeby sprawdzić, czy nie ma czegoś za nim. Oczywiście nic nie było. Wełną próbowałem się podsadzić, jednak było jej o wiele za mało, więc trochę nie wiedziałem, co mam zrobić. Próbowałem też za pomocą F5 zobaczyć, co tam się znajduje. Nic nie widziałem. Zacząłem rozwalać cały śnieg w pomieszczeniu, ponieważ liczyłem, że bez łopaty mi wypadnie. Postanowiłem potem rozwalić bałwana. Z niego dostałem 7 śnieżek. Użyłem ich do bloku celu. Kiedy wyrzucałem śnieżki, dostawałem wełnę. Jednak za czwartym razem już jej nie otrzymałem. Musiało to znaczyć, że nie ma tu już nic w tym dispenserze. Doniszczyłem cały śnieg w pokoju, ponieważ mogło być coś za nim, lecz gdy rozwaliłem już cały w pomieszczeniu, nic nie znalazłem. Ostatnią rzeczą, którą zrobiłem w tym pomieszczeniu, było to dostanie się na górę dzięki wełnie. Zniszczyłem dispenser, jednak za nim nic nie było oprócz redstone'a, którego nawet nie mogłem złapać, więc kopałem się w dół. No i ostatnią rzeczą było dostanie się do kolejnego miejsca. Zabrakło mi za to kilku bloków, żeby tam wejść, więc kopałem się na sam dół i wytworzyłem dywany. Dzięki nim mogłem się dostać ponownie na samą górę. Idealnie ich wystarczyło. Wszedłem w wodę i zacząłem lecieć do góry. Chwilę to zajęło. Jednak dopłynąłem do miejsca coś typu labirynt. Doszedłem po chwili do netherite'owych drzwi. Wiedziałem, że to musi być wyjście z tego pomieszczenia. Zacząłem przeszukiwać cały pokój. Chwilę pobiegałem i dostałem się do miejsca z drabiną. Wszedłem na samą górę. Chciałem zebrać tą jedną, lecz spadła ona na sam dół. Więc poszedłem za nią i przy okazji wziąłem również ta, co była na samym dole. Czyli miałem już dwie drabiny. Podszedłem kawałek do przodu i zobaczyłem wiele wieśniaków. Zacząłem na nie patrzeć. Również używałem prawego przycisku myszki, aby sprawdzić, czy coś mają do trade'u. Wiem, nie było widać, żeby miały coś, ale może jakimś bugiem czy czymkolwiek. Akurat mógłbym się trade'nąć. Następnie zacząłem patrzeć na każdego z nich, żebym może coś ujrzeć za nimi. Za przedostatnim zobaczyłem przycisk, lecz sprawdziłem przed tym jeszcze ostatniego. Wróciłem do czwartego wieśniaka i nacisnąłem go. Postanowiłem go zabić, żeby na pewno kliknąć ten guzik. Kiedy to zrobiłem, zacząłem się cofać do tych drzwi netherite'owych, ponieważ obstawiałem, że musiało coś być za nimi. Zobaczyłem otwarte drzwi. Byłem ucieszony. Podszedłem do przycisku i kliknąłem. W samym starcie zacząłem się rozglądać, gdzie się znalazłem. Byłem uwięziony w jakimś środku wielkiej dżungli. Kiedy się rozejrzałem, rozpocząłem skakanie przez taki mały parkour. Było to dosyć łatwe. Znalazłem się w jakimś wielkim pomieszczeniu. Zacząłem się rozglądać po pokoju i podszedłem do dziury, która była po lewo. Widziałem w niej złotą półpłytkę, więc zakładałem, że będzie coś trzeba na nią rzucić. Kolejną rzeczą było prawdopodobnie moje wyjście, do którego potrzebowałbym przycisku bądź dźwigni. Następną rzeczą była dźwignia. Na sam koniec zauważyłem również netherite. Zakładałem, że musi się coś pod nim znajdować. Poszedłem w lewą stronę, widziałem wielki spadek w dół z lawą oraz kowadło, które niczego w sobie
sobie nie miało. Postanowiłem zrobić rozbieg i kliknąć dźwignię. Liczyłem na to, że zadziała ona w jakiś sposób. Szybki parkour i znalazłem się znów w pomieszczeniu. Zobaczyłem to, że Netherite się przesunął. Ze skrzynki wyjąłem wędkę. Rozwaliłem skrzynkę i chciałem ją jakoś podnieść, aby po prostu przedostać się na drugą stronę. Jednak było to nie do zrobienia. Nawet używałem wędki, aby ją podrzucić do góry, no ale nic nie działało, więc ją postawiłem, żeby nie zniknęła. Pobiegłem potem do miejsca z półpłytką i rzuciłem haczyk. W ten oto sposób przejście nade mną się otworzyło. Zauważyłem tam TNT oraz dropera. Z dropera wyjąłem 32 butelki z expem, wrzuciłem następnie wszystko do skrzynki. Chwilę biegałem i się zastanawiałem, co mam zrobić. Zacząłem nawet używać F5, żeby zobaczyć, czy coś jest na ścianach. W ten oto sposób zauważyłem dropper, z którego wyciągnąłem diamentową klatę z enchantem Blast Protection 4. Następnie cofnąłem się dzięki parkurowi i zacząłem spadać do lawy, żeby coś znaleźć w niej. Zauważyłem za trzecim podejściem jakiś trapdoor z książką. Wyjąłem później książkę i nie mogłem z nią umrzeć, bo bym ją stracił, więc tryhardowałem totalnie parkura, żeby się nie wywalić i wrzuciłem książkę do skrzynki. Potem chciałem sprawdzić dokładnie całą lewą stronę, żeby na 100% niczego nie pominąć. Za drugim razem znów znalazłem coś. Przeskoczyłem parkur i wyjąłem łuk. Miałem już dużo itemów, ale nie wiedziałem, co mogę z nimi zrobić. Ustawiłem sobie je jakoś w skrzynce, ale się cały czas zastanawiałem, co wykonać. Sprawdzałem znów za pomocą F5 pomieszczenie, rozwaliłem dropper oraz zeskoczyłem, żeby sprawdzić, czy coś było za nim. Niestety nie. Znowu parkour, bieganie po pokoju, sprawdzanie, czy nie ma czegoś za złotą półpłytką. W ten oto sposób znalazłem strzałę. Szybko pobiegłem po itemy i już wiedziałem, co zrobić. Rzuciłem butelki z expem, dodałem do mojego łuku zaklęcie flame, popatrzyłem na TNT, ustawiłem itemy, celowałem się w to TNT i strzeliłem. Kiedy ono spadło, odsunąłem się do kąta i podbiegłem, gdy już było przy wybuchu. Dzięki temu przeskoczyłem na drugą stronę. Wiedziałem o tej taktyce dzięki temu, że gram w Bedwarsy. Zastanawiałem się, jak przejść do wyjścia, więc chciałem wziąć jakąś dźwignię. Lecz gdybym ją rozwalił, ona by po prostu spadła do lawy, więc to nie było to wyjście. Znowu biegałem i się zastanawiałem, lecz w końcu zauważyłem hopper, który miał w sobie przycisk, więc wszedłem pod trapdoor, znalazłem się w kolejnym pomieszczeniu. Na samym starcie kliknąłem sobie w łóżeczko, żeby zrobić spawn pointa. Podszedłem prosto i zobaczyłem w item frame'ie dźwignię. Obok mnie była tabliczka z napisem dźwignia tu. Chciałem użyć moich butelek z expem do tego, aby zrzucić dźwignię, jednak to nie zadziałało, bo za nisko one po prostu leciały. Postanowiłem więc przycelować z łuku i oddałem strzał. W ten oto sposób dostałem dźwignię. Zniszczyłem tabliczkę i w jej miejscu umieściłem wspomnianą dźwignię. Podszedłem do drzwi i zniszczyłem stone'a. Zobaczyłem najpierw hopper z jajkiem, wyciągnąłem jajko, cofnąłem się i użyłem do zrzucenia item frame'u. Ułożyłem sobie ekwipunek i wszedłem do pomieszczenia. Zobaczyłem drewno i obserwer, lecz nie chciałem jeszcze marnować tabliczki, bo mogłaby się ona przydać później. Obok tego było kakao z drewnem, cofnąłem się i rozwaliłem hopper. Pod nim nic jednak nie było. Wtedy mi przyszło do głowy, że pominąłem jeszcze jedną rzecz. Ten hopper, co był wcześniej, więc rozwaliłem go, ale nie widziałem do końca, czy coś było za nim. Liczyłem po prostu, że nic nie było. Wróciłem do pokoju, rozwaliłem kakao i przyciągnąłem je za pomocą swojej wędki. Potem z drewnem chciałem zrobić dokładnie to samo, ale złapał je hopper. Kiedy sprawdziłem go, to nic w nim nie było. Postawiłem kakao i zobaczyłem za sobą to, że drzwi się otworzyły. Zebrałem dźwignię i potem przespałem się w łóżku. Wszedłem do pomieszczenia, które było całe, wypełnione plączami. Zobaczyłem najpierw Iron Golema w jakiejś dziurze, potem drzwi, które były z Netherite'u jak zawsze, a następnie obok blok do puszczania muzyki. Pomyślałem się, że będę musiał dać do tego bloku płytę. Następnie dosłownie za mną były tory. Lecz co ciekawe, zobaczyłem jeden tor, który odpowiada za sygnał redstone'owy. Teraz patrzcie na najgłupsze zagranie, jakie zobaczycie w swoim życiu. Wszedłem po lianie i ją rozwaliłem. Już teraz nie wiem, czy ja to zrobiłem przypadkiem, bo puściłem spację i zniszczyłem, czy co totalnie się wydarzyło, nie mam pojęcia. Najgorzej, że na samej górze był dispenser i mogło się coś w nim znajdować. Postanowiłem więc rozwalić Iron Golema, żeby z niego dostać żelazo. Tam wiecie, szybkie hitowanie i otrzymanie żelaza oraz kwiatków. Zobaczyłem crafting przy okazji, obok tych torów, no i oczywiście ten specyficzny tor. Nie wiedziałem, co mam zrobić w tej sytuacji, więc zacząłem niszczyć plącza w całym pokoju. Kiedy już doszedłem do ostatniego, nic mi nie dało. Nie wiedziałem, co mogę teraz zrobić. Oczywiście w międzyczasie zamknęły się drzwi, bo kakao urosło o jedno większe. Wszedłem do dziury, w której liczyłem na jakiś dropper czy coś, ale niestety nie było. Biegałem więc bezmyślnie po pokoju i myślałem, co mogę zrobić. Wpadł mi plan do głowy, żeby zrobić nożyce i pozyskać plącza, które były jeszcze w tej dziurze.
dziurze, więc zebrałem parę i chciałem je ustawić w tym miejscu, gdzie był na samej górze dispenser, czy tam dropper, jeden pies. Lecz no niestety nie dało się. Robiłem dosłownie wszystko w tym pokoju, aż w końcu otworzyły się drzwi i postanowiłem się cofnąć. Zebrałem sobie łóżko na chwilę, wróciłem do miejsca z tym hopperem, rozwaliłem go, ale niestety nic mi to nie dało. Więc podszedłem do drugiej dziury, rozwaliłem kakao, które zamknęło drzwi, a następnie rozwaliłem drewno, za którym znajdował się hopper. Z niego wyjąłem 4 żelaza. Użyłem wędki do tego, aby przyciągnąć kakao oraz drewno, postawiłem drewienko obok hoppera i następnie umieściłem kakao na drewnie. Cofnąłem się do pokoju, z moich 5 żelaz wytworzyłem wagonik. Popchnąłem go, żeby aktywował on tor. Udało się, wypadła z góry płyta. Podbiegłem kawałek do przodu i wrzuciłem płytę. Od razu z drzwi wypadła masa kotu. Chciałem jakoś zamknąć drzwi z tyłu, ale nie miałem czym. Wbiegłem i od razu nacisnąłem jakąś losową dźwignię. Zamknęła ona drzwi. Dzięki temu koty nie mogły uciec. Zobaczyłem w rogu jakiś dziwny tunel do góry. Prawdopodobnie było to moje wyjście. Postanowiłem zebrać cały bambus, jaki był w pomieszczeniu, ze względu na to, że po prostu mógłbym się nim podsadzić. Przy okazji odłożyłem dźwignię na swoje miejsce. Kiedy zebrałem już cały, podszedłem do rogu i spojrzałem w górę. Potrzebowałem masy bloków. Dirt położyłem na bedroku, położyłem bambus i próbowałem się jakoś podsadzić nim na samą górę. Lecz nie mogłem tego zrobić. W żaden sposób. Niszczyłem, starałem się jakkolwiek tylko dało się. Ale niestety nic nie pomagało. Nie dało się po prostu tego wykonać. Korzony, nie wiedziałem, co mam zrobić. Więc zabiłem kota. Z niego dostałem 2 pajęczyny. Padł mi dzięki temu wtedy pomysł do głowy, żeby zabić wszystkie w pomieszczeniu. Bo przydadzą się to pajęczyny. Ale zaraz zobaczycie do czego. Kiedy zabiłem już ostatniego kota, użyłem dźwigni i po prostu wszedłem. Poszedłem do craftinga i dzięki pajęczynom i bambusom wytworzyłem scaffoldingi. Zbierałem przy okazji jeszcze więcej bambusów, bo domyślałem się, że 30 scaffoldingów nie wystarczy. Dokraftowałem jeszcze parę i wróciłem do pokoju. Zacząłem je kłaść na ziemi. Położyłem wszystkie i zacząłem się wspinać na samą górę. Kiedy doszedłem, zobaczyłem to, że brakuje mi jeszcze naprawdę sporo, więc wróciłem na sam dół. I poczekałem, aż te wszystkie bambusy wyrosną jakoś bardziej. W międzyczasie biegałem sobie i je zbierałem. Przy okazji zabijałem koty i wziąłem sobie jedno łóżko, które miałem wcześniej. Dofarmiłem sobie bambusy i kiedy już miałem je, to kraftowałem scaffoldingi. Kiedy położyłem ostatnie, nie mogłem już więcej, więc wiedziałem, że muszę się po prostu po nich wspiąć i już będę mógł uciec stąd. Zacząłem się więc wspinać na samą górę. W momencie, gdy doszedłem, zobaczyłem przycisk. Postanowiłem, że go nacisnę, bo inaczej mi nic nie zostało. W samym starcie zacząłem się rozglądać po całym tym pomieszczeniu. Po chwili zobaczyłem hopper, jednak nie mogłem go dosięgnąć, bo był on zbyt daleko. Zacząłem też używać F5 do tego, żeby zobaczyć, co jest w całym tym miejscu. Widziałem kwarc i TNT. Postanowiłem rozwalić półpłytkę, która znajdowała się nad moją głową, bo zakładałem, że może coś nad nią być. W ten oto sposób dostałem się do dropera, w którym znajdowała się łódka. Wyjąłem ją i rozwaliłem dropper, żeby sprawdzić, czy nie ma czegoś za nim. Nic jednak nie było. Aby dosięgnąć hopper, chciałem postawić łódkę. Dzięki temu wydostałem się stąd oraz wziąłbym itemy z hoppera, jeżeli takie by się w nim znajdowały. Otworzyłem hopper i wziąłem Blaze Roda i Gunpowder. Chciałem wziąć łódkę, więc po niej skakałem i zastanawiałem się, jak ją złapać, ale przyszedł mi pomysł do głowy, żeby po prostu z nią spłynąć w dół. Zebrałem łódkę do ekwipunku i zacząłem się rozglądać. Podbiegłem do TNT i je zebrałem. Pod nim jednak nic nie było. Zastanawiałem się, co mogę zrobić z tym kwarcem. Postawiłem TNT i zauważyłem chwilę skacząc hopper. Otworzyłem go i wyjąłem z niego węgiel. Zebrałem TNT i sprawdziłem znów ten hopper, co był na górze. Jednak nic w nim więcej nie było. Nie wiedziałem trochę, co zrobić. Starałem się najpierw zniszczyć hopper, ale niestety, gdy podskakiwałem, to nie dało się tego wykonać. Kolejnym pomysłem było postawienie po prostu łódki, ale niestety tego też nie mogłem zrobić, bo było za mało miejsca. Nawet sprawdzałem to, czy na pewno staram się ją położyć, więc postawiłem obok siebie, za pomocą prawego przycisku myszki. Znów próba i końcowo położenie pod siebie łódki. Starałem się jakoś podskoczyć i wyskoczyć stąd, ale niestety się nie dało. Powtórzyłem próbę, ale no nie dało się. Sprawdzałem znów hopper, nawet nie wiem po co. Również zrobiłem to z dziurą po TNT, rozwaliłem TNT i łódkę. Popatrzyłem, co mam w ekwipunku, chciałem już rozwalać kwarc, ale niestety jest to blok, który nie wypada, czyli ryzykowne byłoby rozwalenie go. Podsadziłem się przy pomocy TNT i łódki i dzięki temu rozwaliłem hopper. Lecz i tak nie widziałem, czy coś za nim się znajduje. Rozwaliłem łódkę i TNT, starałem się zobaczyć, czy na pewno nie ma czegoś w dziurce, podsadziłem się, później za pomocą TNT oraz łódki i sprawdzałem, czy w tej klatce nie miałem czegoś pod sobą. No ale nic nie było. Zniszczyłem po chwili oba te przedmioty, ustawiłem TNT po ścianie, a po chwili łódkę i sprawdzałem, czy nie ma czegoś obok mojej ściany z bedroka. Nie wiedziałem już, co totalnie mogę zrobić. Zniszczyłem te przedmioty, otworzyłem książkę receptur i zobaczyłem tylko jeden item. Postanowiłem zaryzykować i przetworzyłem
otrzymałem pałeczkę Blaze'a, dzięki otrzymaniu Blaze Powdera mogłem wykonać Fire Charge'a. Nie miałem totalnie pojęcia na temat tego, że istnieje taki nawet crafting w tej grze. Byłem mega zdziwiony, ale wytworzyłem go. Ustawiłem TNT na kwarcie i odpaliłem je za pomocą właśnie tych Fire Charge'ów. Odsunąłem się i po chwili podbiegłem po kwarc. Zrobiłem bloki i podsadziłem się. Wszedłem do kolejnej dziury. Sprawdziłem najpierw, czy nie ma czegoś za tym hopperem i nie było. Znalazłem się w kolejnym pomieszczeniu. Było ono całe wypełnione mapami. Poza nimi było kilka bloków z żelazem. Zacząłem patrzeć na mapy, a potem je wszystkie rozwalać. Nie wiedziałem, gdzie one wszystkie idą, ale na pewno gdzieś wyżej musiały iść. Za którym z nich znalazłem blok kobla. Stwierdziłem, że po prostu go rozwalę. Za nim było TNT i przycisk. Zebrałem oba te itemy, doniszczyłem wszystkie mapy, żeby na pewno niczego nie przegapić, podsadziłem się dzięki TNT i zebrałem mapy, jak i item frame'y. Postanowiłem użyć TNT na Ironie, dzięki temu wybuchowi otrzymałem dokładnie 5 żelaz. W sumie nie wiedziałem po co mi, szybko rozwaliłem hopper, który złapał żelaza, ale za nim nic się nie znajdowało. Podbiegłem sprawdzić, czy czegoś wcześniej nie pominąłem, ale wydawało mi się, że nie, więc szybki powrót i użycie łódki do tego, żeby wejść tam. Zebrałem ją na samym starcie, widziałem, że pode mną znajduje się lawa. Postanowiłem więc podejść do rogu i ustawić łódkę. Szybko do niej wsiadłem i podpłynąłem kawałek do przodu. Zebrałem łódkę, sprawdziłem najpierw hopper i wziąłem membranę fantoma. Nie chciałem rozwalać hoppera, bo mógł on służyć później do wyjścia stąd. Za nim nic nie widziałem. Postanowiłem sprawdzić, co znajduje się z drugiej strony, ale niczego niestety nie widziałem. Użyłem F5, żeby sprawdzić, czy czegoś więcej nie ma. Potem sprawdziłem, czy coś może znajdować się w lawie. Klikałem cały czas prawy przycisk myszki, kilka razy nawet to obszedłem. Lecz w końcu znalazłem coś. Był to hopper z Netherwortem. Wziąłem go i rozwaliłem hopper. Nie widziałem nawet kiedy to zrobiłem, ale za nim chyba nic nie znajdowało się, a na pewno nie dało się tego sprawić za pomocą prawego przycisku myszki. Sprawdziłem jeszcze raz lawę, ale w niej chyba już więcej nic nie było. Wskoczyłem na hopper i położyłem łódkę, bo chciałem wrócić do wcześniejszego pomieszczenia. Ale jakiś bug zagwarantował to, że znalazłem się nawet nie wiem gdzie. Normalnie zbugowałem się w bloku. Był to zwykły blok, nie jakiś fejkowy, więc nie kumałem o co chodzi. Wziąłem Blaze Roda i Ender Perłę. Rozwaliłem hopper, który znajdował się nade mną, ale to nic nie dało, bo dalej byłem zablokowany. Zdecydowałem się po prostu rzucić perłę przed siebie. Na moje szczęście wyszedłem z tego pomieszczenia. Znalazłem się jednak w kolejnym. Najpierw sprawdziłem ten tunel, czy nie ma w nim jakiegoś hoppera czy czegoś. Następnie sprawdziłem piecyk i deska okazała się być craftingiem. Kolejnie podszedłem w lewą stronę i zobaczyłem miejsce, gdzie powinienem umieścić wagonik. Więc szybko sprawdziłem, czy mam żelazo i miałem, więc je wrzuciłem, a następnie dorzuciłem pałeczkę Blaze Roda. W tym czasie skakałem sobie jak małpka i czekałem na to, jak całe żelazo się po prostu przepali, ponieważ dzięki temu wytworzę wagonik i się stąd wydostanę. Kiedy całe się przepaliło, wyjąłem je z piecyka i wytworzyłem wcześniej wspomniany wagon. Podbiegłem do tora i położyłem go. Dostałem się za drugim razem do kolejnego miejsca. Rozejrzałem się, co znajduje się w nim. Najpierw sprawdziłem dziurę, w której znalazłem 3 żelaza oraz 8 samorodków. Hopper zdecydowałem się rozwalić, bo mogło się coś za nim znajdować. Nie myliłem się, tym razem znajdował się crafting. Spojrzałem, co teraz mógłbym wytworzyć, ale niczego sensownego nie widziałem, a więc postanowiłem zebrać tabliczkę, którą miałem i sprawdziłem tunel, który był moim powrotem. W nim znalazłem hopper, w którym był żelazny hełm. Wyjąłem go i założyłem na głowę. Stylowo mi to wyglądało. Cofnąłem się wagonikiem, sprawdziłem znów crafting, no ale nic nowego się nie pojawiło. Wtedy dostałem oświecenia, żeby po prostu zdjąć hełm i wrzucić go do piecyka. Oraz dzięki tabliczce, którą wcześniej wziąłem, po prostu przepalić go. Dzięki temu dostałem jeden skrawek żelaza. Otworzyłem wszystkich skrawków, jedno żelazo, wtedy odblokował mi się nowy crafting. Był to żelazny trapdoor. Wytworzyłem go, postanowiłem jeszcze rozwalić piecyk, zanim nic nie było, również zdecydowałem się na to samo zrobić z craftingiem. Zanim chyba też nic nie było, nie wiem, bo góry jego nie widziałem. Wyszedłem z pomieszczenia, zebrałem wagonik i tor, położyłem trapdoor w miejscu, z którego będę chciał wyjść, użyłem przycisku, ale chciałem go ze sobą wziąć, więc się po niego po prostu wróciłem. Jednak przypomniało mi się, że nie sprawdziłem craftingu, a dokładnie czy coś za nim może być, ale nie było, więc nic bym nie stracił, gdybym po prostu poszedł. Wróciłem się do trapdoora, wziąłem przycisk i rozwaliłem hopper. Nic za nim nie było i nad nim. Potem poszedłem prosto do przodu, w końcu doszedłem do końca i wyskoczyłem. Sprawdziłem, czy czegoś nie ma na górze obok mnie. Potem spojrzałem w wielką przepaść do dołu, ale po chwili zauważyłem stół alchemiczny. W nim znajdowała się jedna buteleczka z wodą. Stwierdziłem, że skoro mam Netherworta, to mogę go po prostu wrzucić. Jednak musiałem jeszcze dodać Blaze Powder, więc szybko go wrzuciłem i poczekałem
czekałem, aż dostanę podkę z tą Netherwartem. Potem wrzuciłem membranę fantoma, aby otrzymać podkę na lekkie spadanie. Było to świetne wyjście w tej sytuacji, bo dzięki temu zeskoczyłem w dół i sobie powolutku spadałem. Sprawdzałem przy okazji ściany, czy nie ma czegoś na nich. Znalazłem się na samym dole, gdzie zauważyłem od razu jakąś deskę, więc ją po prostu rozwaliłem. Za nią zauważyłem dropper, którym był po prostu trapdoor, ale nie potrzebowałem go, bo miałem przecież mój wagonik z torem. Może był on na wszelki wypadek, gdybym nie złapał toru. Oczywiście rozwaliłem dropper, ale za nim nic nie było. Pociągnąłem dźwignię, która znajdowała się w tym pomieszczeniu i ona odsłoniła wyjście. Podszedłem do drzwi i nacisnąłem przycisk. Starcie rozpocząłem rozglądanie się po pokoju. Starałem się również rozwalić blok, który znajdował się przede mną, ale nie dało się tego zrobić, więc musiał to być prawdopodobnie bedrock albo inny niezniszczalny blok. Postanowiłem potem użyć F5. Zobaczyłem dzięki temu skrzynkę, kucnąłem i ją zebrałem. Znalazłem w niej 4 kremowe deski. Mogłem zniszczyć skrzynkę, więc to zrobiłem. Przede mną znajdowało się wyjście. Leżał tam jakiś pomarańczowy blok. Kolejną rzeczą, jaką postanowiłem wykonać, było to sprawdzenie każdego z bloków, które mnie otaczały, ponieważ może któryś z nich nie byłby bedrockiem, a może na przykład stone'em. Ostatni, który był pode mną, był czymś innym. Rozwaliłem go i dostałem się do ender chesta. Wziąłem z niego kolejne 2 bloki. Spojrzałem więc w ekwipunku, co mogę zrobić. Mogłem wykonać deski oraz crafting. Zdecydowałem się jednak podsadzić i chwilę rozejrzeć. Od razu jednak zniszczyłem deskę, bo już wiedziałem, co zrobić. Przerobiłem blok drewna na deski, wytworzyłem crafting, odłożyłem go na górę w rogu, spojrzałem, co mogę zrobić i wykonałem łódkę. Dzięki temu wydostałem się z pułapki. Zniszczyłem łódkę i następnie crafting. Starałem się rozwalić ender chesta, ale był on prawdopodobnie zbyt ciężki do rozwalenia. Kolejnie klikałem wszędzie po podłodze oraz po ścianach. Starałem się znaleźć jakiś dispenser bądź inny podobny blok. Niestety po chwili biegania i klikania nie udało się. Zobaczyłem przed sobą lawę, ponieważ była ona lekko niżej niż każdy blok, dlatego wiedziałem, że to ona. Próbowałem coś znaleźć na ścianach oraz w lawie. Po chwili ujrzałem jednak 2 szare bloki, które były żelazem. Zebrałem je do ekwipunku. Klikałem ponownie wszędzie, ale przyszła mi myśl, aby po prostu rozwalić ten dispenser. Kiedy to wykonałem, naciskałem prawy przycisk myszki, ale nic się nie działo. Zostało mi tylko jedno, czyli po prostu przeskoczenie lawy za pomocą mojej łódki w ekwipunku. Udało się. Wszedłem po schodach i zeskoczyłem w dół. Ujrzałem dziurę, w której był crafting. Chwilę pobiegałem po białych blokach oraz stwierdziłem, że rozwalę jeden z nich. Zobaczyłem wielką dziurę w dół. Wróciłem się w stronę wejścia tutaj. Zobaczyłem lekko inny blok i od razu go kliknąłem. Był to piecyk. Mogłem go rozwalić, ale byłoby to ryzykowne, gdybym musiał coś przepalić. Wrzuciłem do niego 2 żelaza. Zacząłem niszczyć bloki w losowych miejscach, żeby może coś znaleźć. W końcu się udało. Ujrzałem ciemniejszy blok. Rozwaliłem śnieg, który był obok i otworzyłem go. W nim znajdował się jeden blok nieprzepalonego żelaza. Wrzuciłem go do piecyka. Dorzuciłem crafting, następnie sobie chwilę poczekałem na przepalenie się żelaza. Wziąłem je do ekwipunku, otworzyłem crafting, sprawdziłem, co mogę zrobić. W sumie nic ciekawego nie widziałem, więc zrobiłem po prostu wiaderko i liczyłem na to, że któryś ze śniegów byłby po prostu sypkim śniegiem. Trzymałem cały czas prawy przycisk myszki, aby na pewno niczego nie przegapić. W taki oto sposób zdobyłem sypki śnieg. Dopatrzyłem jeszcze inne śniegi, które znajdowały się na podłodze, żeby niczego nie pominąć. Rozpocząłem niszczenie każdej krawędzi tego prostokąta, bo może mogłoby się coś znajdować. A tak jak wcześniej, to było to jedno żelazo, które znalazłem. Niestety niczego nie znalazłem. Postanowiłem więc wziąć śnieg, zniszczyłem crafting, za którym nic nie było oraz nie mogłem go podnieść. No i na sam koniec zniszczyłem jeszcze piecyk, za nim również nic nie było. Próbowałem jeszcze jakoś wziąć ten crafting za pomocą śniegu, no ale nie udało się. Spojrzałem w dół i zeskoczyłem. Używałem podczas lotu śniegu, dzięki temu nie dostawałem damage'a. Kiedy zszedłem na sam dół, starałem się rozwalić ciemniejszy blok. Było to nie do zrobienia. Musiał być jakiś twardszy. Równie starałem się jakoś zbugować tą grę przy pomocy sypkiego śniegu, ale to też mi nie wychodziło. Klikałem każdą ze ścian z myślą, że uda mi się coś otworzyć. Podczas tego zobaczyłem leciutko inny blok. Na filmie tego chyba nie widać, bo jakość OBS pogarsza, ale w zwykłym Minecrafcie było to widać, ale było to bardzo, bardzo mała, widoczna rzecz. Kiedy go rozwaliłem, znalazłem inny blok. Z niego wziąłem piston oraz dźwignię. Rozwaliłem ten dispenser i odkryłem za nim kolejnego. Z niego wziąłem jednego dirta. Rozwaliłem go, ale za nim nic już nie było. Chciałem jeszcze jakoś rozwalić następny, ale to było nie do zrobienia. Cofnąłem się więc do drzwi. Popychałem bloki przy pomocy pistona oraz dźwigni. Było to dosyć proste, ponieważ już kiedyś to robiłem. Wziąłem wszystkie itemy i dostałem się do kolejnego pomieszczenia. Najpierw się rozejrzałem, podszedłem do kaktusa, rozwaliłem znad niego pajęczynę. Podszedłem do drzwi i użyłem mojej dźwigni, aby się dostać dalej. Rozejrzałem się, ale nic nie widziałem. Wyszedłem z pokoju, bo chciałem sprawdzić, czy czegoś nie przegapiłem, ale chyba nie. Następnie
rozwaliłem kaktusa oraz piasek, który był pod nim. Znalazłem dzięki temu hopper. W nim był kolejny kaktus i piasek wcześniejszy. Postanowiłem go rozwalić przy pomocy łapki, zanim nic jednak nie odkryłem. Nie chciałem wskakiwać tam, bo bym musiał stracić jeden blok, żeby z niego wyjść. Zacząłem na wszystko klikać za pomocą prawego przycisku i liczyłem, że coś może znajdę. Postawiłem piston i przepchnąłem netherite. Liczyłem, że może coś on zakrył, ale myliłem się. Zebrałem piston do ekwipunku, wszedłem ponownie do pokoju, rozpocząłem tak klikanko wszędzie, gdzie się tylko dało. Ściany, podłogę, sufit. Niczego znaleźć jednak się nie udało. Więc przykucnąłem i powoli się przesuwałem, żeby zobaczyć inny blok. W końcu się udało. Leciutko wyglądał inaczej. Postanowiłem go rozwalić, zanim zobaczyłem czarny blok. Otworzyłem go i znalazłem perłę. Wziąłem ją do ekwipunku. Rozwaliłem dispenser, ale zanim nic się nie skrywało. Wyszedłem z pokoju. Postawiłem piasek, lecz on spadł. Musiałem podłożyć blok pod niego. Położyłem piasek i od razu dwa kaktusy. Mogłem użyć bugu z perłą. Podbiegłem i się wcelowałem. Przeskoczyłem przez ścianę. Znalazłem się w kolejnym miejscu. Na samym starcie ujrzałem lawę. Podbiegłem bliżej i ujrzałem lód. Pod nim był wielki spadek w dół. Cofnąłem się, ale przypadkiem się podpaliłem. Ogień był przewielki. Zmarnowałem śnieg w jadrze. Myślałem, że jak się ugaszę, to będę mógł go znowu wziąć. Jednak on wyparował. Było to totalnie przypadkiem. Wtedy do mojej głowy przyszło, że w sumie mogłem go użyć. Do tego, żeby po prostu rozwalić lód i zeskoczyć na sam dół. No ale jestem dzbanem i za późno to przyszło mi do głowy. Wiaderka użyłem do wzięcia lawy. Kiedy zleciała, zauważyłem jaśniejszy blok. W nim znalazłem 4 pajęczyny i 4 kawałki miodu. Rozwaliłem go, ale niczego ciekawego za nim nie widziałem. Starałem się pod każdym kątem sprawdzić, ale się nie udało. Położyłem szybko lawę na lodzie, ale lód się nie roztopił. Nie chciałem ryzykować, że coś mogę zepsuć, więc po prostu się tym nie bawiłem. Sprawdziłem w ekwipunku, co mogę zrobić. Mogłem zrobić honey block, ale nie wiedziałem, który jest z tych miodu. Czy jest to ten, co odbija, czy ten twardy. Ale zobaczyłem wtedy świeczki i to właśnie je wykonałem. Położyłem je na lodzie, próbowałem je podpalić przy pomocy lawy, ale się nie udawało. Musiałem jakoś inaczej to zrobić. Zebrałem je do ekwipunku. Jeszcze dla upewnienia ustawiłem ją obok siebie i próbowałem jakoś ją podpalić, ale też mi się nie udało. Odłożyłem je na lodzie. Podbiegłem do drugiej części pokoju, zobaczyłem od razu jakiś wystający blok, więc postanowiłem go zniszczyć, ale musiał on być mega twardy, bo tego zrobić nie mogłem. Wszedłem do dziury i spamiłem prawy przycisk. Niestety się nie udawało znaleźć czegokolwiek. Również jak wyszedłem, to wykonywałem. W końcu w drugim tunelu znalazłem piecyk i w nim łuk. Wziąłem go do ekwipunku. Podbiegłem do świeczek, odłożyłem lawę na swoje miejsce, ustawiłem się i chciałem strzelić. Jednak nie posiadałem strzały. Musiałem jakoś ją zdobyć. Wróciłem się do piecyka, rozwaliłem go, zanim znalazłem skrzynkę, w której znajdowała się strzała. Zniszczyłem skrzynkę, ale pod nią nic nie było. Odłożyłem ją na swoje miejsce i wróciłem do lawy. Przycelowałem się i oddałem strzał. Świeczki się podpaliły. Zebrałem strzałę i lawę do wiaderka. Poczekałem chwilę, aż lód się roztopi. Kiedy się to udało, zebrałem świeczki do ekwipunku i spłynąłem wodą na sam dół. Przy okazji robiłem to wolno, żeby się jakoś głupio nie wywalić. Kiedy spłynąłem, podszedłem do przodu. Zobaczyłem przed sobą wysepkę. Zebrałem z dispensera łódkę, policzyłem kratki i obawiałem się tego, że mogę tego jednakowo skoku nie wykonać i mógłbym zginąć. Więc musiałem zrobić coś innego. Sprawdziłem, co mam w ekwipunku, jednak niczego fajnego nie widziałem. Płynąłem wodospadem do góry, aby patrzeć na każdą ścianę, czy coś może się tam znajdować. Dokładnie z sokolim wzrokiem patrzyłem. Wiecie, wolno płynąłem i po prostu się rozglądałem. W końcu ujrzałem lekko inny bloczek. Kliknąłem go i z niego wziąłem linę. Podbiegłem od razu do przepaści, próbowałem ją jakoś użyć na płotku, ale się nie dało. Spojrzałem, co jeszcze mam w ekwipunku, ale niczego fajnego nie widziałem. Postanowiłem sprawdzić, czy coś znajduje się za dispenserem, ale niczego nie było. Płynąłem wodospadem do góry. Musiałem coś pominąć. Postanowiłem jeszcze rozwalić ten dispenser, który myślałem, że nic nie ma. Kiedy go zniszczyłem, wypadło jajko kurczaka. Wyglądało ono tak samo jak to miejsce na itemy w dispenserze i dlatego wcześniej go nie widziałem. Sprawdziłem jeszcze tą dziurę, ale nic nie było. Zapomniałem zebrać bloku, którym się podsadziłem, ale to już nieważne. Ustawiłem się, ułożyłem wszystko w ekwipunku i kliknąłem jajkiem. Od razu kurczaka złapałem za pomocą liny i przyczepiłem go. Odsunąłem się, położyłem łódkę i spłynąłem. Zatrzymałem się na kurczaku. Przeskoczyłem na wyspę. Od razu kurczak spadł, więc miałem mega farta. Zacząłem się rozglądać. Później używałem F5, jednak niczego fajnego nie widziałem. Postanowiłem rozwalić te półbloki, które leżały na ziemi. Jednak za każdym z nich niczego nie było. Płynąłem więc na górę dzięki wodzie. Zobaczyłem inny blok i nacisnąłem. Był to crafting, niczego nie mogłem wytworzyć. Spojrzałem wielką dziurę w dół. Nie przeżyłbym z tej wysokości. Sprawdziłem, czy coś mam w ekwipunku, żeby nie zginąć, ale niczego nie posiadałem. Zdecydowałem się rozwalić crafting. Pod nim znalazłem skrzynkę, z której miałem tor. Również rozwaliłem ją. Sprawdzałem, czy nie jest jakiś inny blok, ale nie był. Rozejrzałem się i odłożyłem ją, żeby wyjść.
ponaciskałem wszędzie prawy przycisk, żeby może znaleźć jakiś dispenser lub inny blok. Również robiłem to w miejscu, gdzie był ten wielki spadek w dół. Niczego jednak nie znalazłem. Pobiegłem jeszcze sprawdzić w miejscu, skąd wcześniej przyszedłem. Popływałem chwilę i tam udało mi się znaleźć 5 żelaza. Zebrałem do ekwipunku. Postawiłem crafting, sprawdziłem, co jeszcze mogę zrobić. Wytworzyłem wagonik, żeby dzięki niemu zeskoczyć. Rozwaliłem crafting, podszedłem do dziury, ustawiłem tor i od razu wagonik. Zepchnąłem go. Spadł na sam dół. Zniszczyłem tor, spojrzałem w dół i oddałem skok. Wsiadłem do wagonika. W taki oto sposób przeżyłem bez straty HP. Zniszczyłem wagon i rozglądałem się. Widziałem tylko ten przycisk, więc go nacisnąłem. W starcie widziałem tego guardiana, co daje efekt mining fatigue 3. Potem widziałem piecyk, crafting, skrzynkę oraz dispenser. Próbowałem nacisnąć przycisk, ale się nie dało, bo była niewidzialna ściana. Ponownie się rozglądałem, bo chciałem dostać się do skrzynki, która była nade mną. Postanowiłem rozwalić mapę, która była pode mną. Znalazłem w skrzynce ognisko. Od razu ustawiłem je pod lodem, czekałem chwilę, żeby się roztopił, ale zajęło to bardzo krótko. Używając shifta i kontrola, wyszedłem z klatki. Chciałem rozwalić skrzynkę, ale przypomniało mi się, że nie mogę tego zrobić, bo mam mining fatigue. Wyjąłem więc z niej patyk, podpłynąłem kawałek i wziąłem z dispensera patyk oraz horus fruit. Rozglądałem się po pokoju i zastanawiałem się, co mogę zrobić. Znalazłem na ziemi grzyba, więc go zebrałem do ekwipunku. Również postanowiłem rozwalić mapę, bo liczyłem, że może będzie jakiś spadek, aby wyjść stąd. Znalazłem przez to wyjście, ale było ono zamknięte. Redstone był tak pociągnięty, że na luzie mógłbym uciec, gdybym nacisnął przycisk, lecz nie miałem czym tego zrobić. Następnie podbiegłem w stronę piecyka, żeby go sprawdzić. Zastanawiałem się, co mogę zrobić. Wrzuciłem horse fruit, żeby go przepalić. Zacząłem w tym czasie biegać po pokoju i zastanawiałem się, co mogę wykonać. Zacząłem więc niszczyć mapy, aby może coś pod nimi znaleźć. Wiecie, jakieś dispensery i tym podobne. Po chwili rozwalania udało mi się zobaczyć hopper. W nim znajdowały się item frame, mapy oraz blaze rod. Dokończyłem niszczenie, aby mieć wszystko, co się da. Może mógłbym to jakoś w przyszłości użyć. Taka była moja myśl. Zebrałem prawie stack item frame'ów oraz map, więc była to bardzo pokaźna liczba. Chciałem rozwalić hopper, ale przypomniało mi się, że nie mogę. Z piecyka wyjąłem przepalony owoc, jednak nie wiedziałem, co on mi daje. Postanowiłem więc wpłynąć do góry, dzięki wodzie i sprawdzić w craftingu, co mogę zrobić. Zrobiłem 4 endrody. Chciałem jakoś zabić tego moba, ale się nie dało, bo były szyby, które były zbyt ciężkie do rozwalenia. Nacisnąłem przycisk, dzięki tym endrodom wyjście się otworzyło. Wpłynąłem szybko i znalazłem się w kolejnym pomieszczeniu. Rozglądałem się chwilkę, rozwaliłem grzyba i zabrałem jajko z item frame'a. Zeskoczyłem przy windzie z wody na dół, zobaczyłem, że jest dispenser na samej górze, wpłynąłem na górę, widziałem to, że jest target block, ale chciałem jakoś oszukać, więc ustawiłem endroda. Zeskoczyłem na niego dzięki windzie, potem kolejnego dałem przed sobą, wskoczyłem na niego i się podsadziłem dwoma kolejnymi. Jednak byłem o jeden blok za nisko, żeby móc otworzyć dispenser. Skakałem, żeby może jakoś dosięgnąć, jednak było to niewykonywalne. Użyłem w sumie wszystkiego, co miałem wykuł, żeby móc jakoś tam wejść, ale się nie dało, więc odpuściłem. Zebrałem wszystkie endrody i wpłynąłem znów windą na górę. Postanowiłem użyć tego jajka do target blocka. Wtedy z dispensera wypadł blaze powder. Zebrałem go i wpłynąłem ponownie windą. Wpłynąłem na chwilę do tej wody, jednak wpłynąłem ponownie, bo chciałem zobaczyć, czy coś tam jest. Wyjąłem z hopera sardynkę, zobaczyłem wielką dziurę w dół i wiedziałem, że bez spotki na oddychanie nie wyjdę stąd. Wpłynąłem więc do góry, spojrzałem, jak głębokie to jest, nie widziałem tam nic, więc liczyłem, że jest stamtąd jakieś wyjście. Rozglądałem się po pokoju, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Przy dispenserze patrzyłem, czy nie ma jakichś innych bloków, które dałoby się otworzyć, ale nic nie widziałem. Chciałem też zebrać jakoś soul sand, ale przypomniało mi się, że nie mogę. Wróciłem do wyjścia i znalazłem brewing stand. W nim była jedna butelka. Patrzyłem również, czy nie ma jakichś innych bloków, które dałoby się jakoś otworzyć. Wziąłem butelkę do ekwipunku, poszedłem do niej wlać wodę, ponieważ będę mógł zrobić dzięki temu potkę. Wrzuciłem ją do brewing standa, od razu też dorzuciłem blaze powder, wrzuciłem sardynkę, ale potka się nie zrobiła. Nie wiedziałem czemu, bo miałem przecież wszystko. Jednak potrzebowałem też nether warta. Zacząłem więc biegać po całym pokoju i sprawdzać, czy coś pominąłem. Musiałem coś ominąć, bo inaczej nie dałoby się stąd wyjść. Wiecie, nie wiedziałem, co zrobić, więc zwiedziłem całe to pomieszczenie w celu właśnie znalezienia nether warta. Płynąłem wodą do pierwszego pokoju, aby go również sprawdzić. Płynąłem też do mojej klatki, bo chciałem zobaczyć, czy może coś się znajduje pod skrzynką. Było to dosyć ciężkie, bo cały czas przez tą wodę się ruszałem i nie mogłem znaleźć prawidłowego kąta. Kiedy zobaczyłem już dobrze, to widziałem również, że nie ma nic pod nią. W sensie jest, ale bedrock. Ponownie sprawdziłem skrzynkę. Zobaczyłem też, czy mogę zrobić coś w craftingu, ale nie mogłem. Sprawdziłem hopper i od razu piecyk. Płynąłem wodą do góry i zobaczyłem dispenser. Żaden z bloków nie miał już więcej w sobie.
Przy Ender Guardianie sprawdzałem, czy ma coś za sobą albo obok siebie, ale totalnie niczego nie widziałem. Próbowałem go również uderzyć w ogon, ale się nie udało. Wróciłem znów do drugiego pomieszczenia dzięki wodzie. Sprawdzałem, czy jest coś za stołem alchemicznym, ale niczego totalnie nie widziałem. Znajdował się jedynie bedrock. Starałem się również drugi raz spojrzeć, no ale nic to nie dawało. Znowu spadłem przy windzie i patrzyłem, czy jest coś przy dispenserze. Wleciałem do wody, żeby sprawdzić, czy jest coś więcej w hopperze. Nic nie było, ale zobaczyłem za hopperem, że znajduje się dispenser. W nim znajdował się właśnie Nether Wart. Szybko wróciłem i wrzuciłem Nether Warta do stołu. Poczekałem, aż przepali się, czy co tam robi ta potka, a następnie dorzuciłem rozdynkę. Kiedy się ona przepaliła, zrobiła mi się potka na oddychanie. Wziąłem ją do eku i poszedłem. Przy wodzie wypiłem ją i wskoczyłem do niej. Płynąłem na samym starcie w dół, przy okazji sprawdzałem na ścianach, czy nic się nie znajduje, żebym mógł przy okazji coś zebrać do ekwipunku, ale nic nie widziałem. Potem wpłynąłem prosto przed siebie, aż dopłynąłem do kolejnego miejsca. Otworzyłem trapdory i wszedłem. Znalazłem się w kolejnym pomieszczeniu. Sprawdzałem, co tutaj się znajduje. Zebrałem na samym starcie kwiatek do ekwipunku, próbowałem rozwalić dirta, ale zapomniałem, że tego zrobić nie mogę. Następnie zrobiłem sobie spawn pointa dzięki łóżku. Pobiegłem w stronę dziury, która znajdowała się w kącie. Zobaczyłem tam crafting. Jedyne, co mogłem w nim zrobić, był barwnik, więc raczej nic by mi to nie dało i nie byłoby mi potrzebne do wyjścia stąd. Nic więcej nie widziałem w ekwipunku przydatnego. Następnie poszedłem w stronę lawy, aby może coś w niej znaleźć. Klikałem cały czas prawy przycisk myszki, ale nic nie mogłem zlokalizować. Aż w końcu znalazłem miskę. Wyjąłem ją i pobiegłem w stronę craftingu. Wrzuciłem dwa grzybki, ale mogłem dodać jeszcze kwiatek. Nie wiedziałem, co da ten kwiat, no ale ryzyk fizyk. Wytworzyłem zupę. Sprawdzałem, czy coś jeszcze znajduje się w tym pokoju, żebym na pewno niczego nie pominął. W międzyczasie zbugował mi się ekwipunek i dosyć zabawnie to wyglądało, ale szybko go naprawiłem dzięki craftingowi i już było wszystko okej. Wbiegłem w lawę i szybko wypiłem zupę. Dzięki temu miałem na chwilę fire resistance. Wbiegłem do wody, żeby się ugasić. Zobaczyłem przed sobą wyjście. Musiałem przez to zmarnować 4 endrody, zobaczyłem drzwi oraz iron trapdora. Za iron trapdorem znajdowały się 2 bloki kobla, ale nie wiedziałem, jak się do nich dostać. Postanowiłem się cofnąć i sprawdzić, czy czegoś nie pominąłem, ale jednak chciałem się upewnić jeszcze, czy na pewno nic więcej w tym pokoju nie znajduje się. Klikałem losowo po podłodze, po suficie, po ścianach, ale nic nie znalazłem. Widziałem też, że są 2 pary drzwi, żeby stąd wyjść. Postanowiłem się już cofnąć. Sprawdzałem najpierw wodę, a następnie klikałem losowo po lawie, żeby w końcu coś może znaleźć, bo góry przecież nie sprawdzałem. Wolno specjalnie przesuwałem, żeby niczego na 100% nie pominąć. Przypadkiem się też podpaliłem, ale na luzie przeżyłem. Udało mi się znaleźć piecyk z 2 patykami oraz 1 przyciskiem. Wziąłem do ekwipunku, użyłem znów endrodów do podsadzenia się, zastanawiałem się, czy otworzyć drzwi, czy trapdor, ale za drzwiami niczego nie widziałem, więc użyłem do trapdora. Dzięki temu wyciągnąłem 2 kobla oraz 2 item frame. Chciałem zebrać przycisk, no ale nie mogłem tego zrobić przez ten mining fatigue. Sprawdzałem jeszcze raz, czy nie ma czegoś. Postanowiłem się cofnąć i znaleźć znów ten piecyk. Podpaliłem się w międzyczasie, ale znów łatwo się ugasiłem. Kiedy go otworzyłem, wrzuciłem do niego 2 kobla oraz 2 patyki. Kiedy się przepalił pierwszy, to już nie miałem patyków, więc nie mogłem przepalić tego drugiego, ale postanowiłem się znów podsadzić i sprawdzić, czy jest coś za pierwszymi drzwiami. Postawiłem przycisk i sprawdzałem, ale niczego nie widziałem. Nawet użyłem bugu, żeby sprawdzić na 100%, czy czegoś nie ma, ale nic na 100% nie było. Znów zszedłem w dół, sprawdzałem ponownie, czy coś znajduje się za lawą, żeby na pewno niczego nie pominąć. Zastanawiałem się, co zrobić z tym koblem, ale w końcu udało mi się zlokalizować 2 patyki. Otworzyłem piecyk i je wrzuciłem. Kiedy otworzyłem, wyjąłem stona, ponownie się podsadziłem przy pomocy endrodów, znalazłem się znowu w pomieszczeniu. Zrobiłem przycisk, użyłem pierwszego i następnie położyłem drugi. By the way, otwierały się 2 pary drzwi, ale wszedłem do tego pokoju. Drzwi się zamknęły, a ja zebrałem 2 siana oraz 1 pochodnię. Sprawdzałem, czy znajduje się coś w wodzie, bo tego bym się jednak nie zdziwił. Ale nic nie było. Zobaczyłem wielką dziurę w dół, ale nie chciałem ryzykować ze skokiem, bo bym już tutaj nie wrócił, więc wolałem to zrobić mądrze. Crafting był w rogu, postawiłem pochodnie, a potem nasiona, żeby zrobić dzięki temu blok siana. Jednak rosły one tak wolno, że to szok. Postanowiłem, że pokażę wam, jak wolno to leciało. I tutaj macie widoczne to, jak wypijam wodę i widzicie, ile ich wypiłem. Musiało być jakieś inne wyjście, aby stąd się wydostać. Sprawdzałem, czy nie ma czegoś przy drzwiach, a potem w dziurze. Zakładałem, że w niej może coś być, ale nic nie było. Przynajmniej ja niczego nie widziałem. Kiedy otworzyłem ekwipunek, to on mi się jakoś bugował i nie wiem, czemu tak jest, ale było to dosyć zabawne. Próbowałem zrobić coś z siana, ale przyszedł mi plan do głowy, żeby sprawdzić, czy mogę coś zrobić w craftingu, lecz no nie mogłem. Później podbiegłem do nasion, ale zobaczyłem lekko inny blok, więc rozwaliłem nasiono, a następnie otworzyłem go. W
dispenserze znajdowało się 41 mączek kostnych. Sprawdziłem jeszcze raz, czy mogę coś zrobić, może bardziej przydatnego, ale nie mogłem. Musiałem użyć mączki do wyrośnięcia większej ilości siana. Kiedy zebrałem już 9, chciałem odejść, ale może potem by się więcej przydało tego, więc jeszcze dofarmiłem tyle, ile się dało. Bo wiecie, zawsze na przyszłość mogłoby być. Zebrałem ostatnie i następnie pochodnie. Sprawdzałem, czy są jeszcze jakieś inne pochowane bloki, ale żadnych nie widziałem. W ogóle to te bloki wyglądały 1:1 tak samo, więc nie wiem, jak ja to zauważyłem. Podbiegłem do craftingu i wytworzyłem jeden blok siana. Spojrzałem w dół, żeby wiedzieć, czego mam się spodziewać, ustawiłem się i oddałem skok. Udało mi się, przeżyłem. Sprawdziłem, czy nie ma jeszcze czegoś przy mnie, ale nie było. Nacisnąłem więc przycisk na to, co mnie otacza. Zauważyłem to, że pod sobą posiadam nogi, ale nie mogłem ich w żaden sposób uderzyć. Spojrzałem w dół, aby ujrzeć, co znajduje się pode mną. Również patrzyłem po ścianach, do momentu, kiedy podniosłem myszkę do góry i zobaczyłem dispenser. Postanowiłem go otworzyć. W nim znajdowało się 9 węgla. Wziąłem je do ekwipunku. Starałem się jakoś rozwalić go, ale niestety było to nie do zrobienia, bo musiałem stać, a nie skakać. A stojąc nie mogłem dosięgnąć go. Ponownie patrzyłem, czy coś jest obok mnie. Postanowiłem się obrócić i rozwalić glowstone. Mogło coś się znajdować za nim. Za nim jednak nic nie było. Rozejrzałem się i po prostu zeskoczyłem. Dostając obrażenia, nagle mi nogi zniknęły i nie wiedziałem, o co chodzi. Na szczęście po chwili znów je ujrzałem. Spojrzałem, co znajduje się w dziurach, które były losowo umieszczone w więzieniu. W każdej znajdował się blok glowstone'a. Ujrzałem następnie prostą linię, która była wypełniona lawą, a na samym końcu była skrzynia. Zastanawiałem się, jak do niej dotrzeć. Zacząłem klikać w lawie prawy przycisk myszki. Znalazłem dzięki temu crafting. Sprawdziłem, co mogę zrobić i wykonałem blok węgla. Po wytworzeniu go sprawdziłem ponownie lawę, w celu znalezienia czegoś więcej. Po chwili udało mi się. Znalazłem 2 bloki diorytu. Posiadałem już 3 bloki w moim ekwipunku. Mogłem niby pod sobą umieścić je, ale na pewno bym nie doszedł do skrzynki, więc byłoby to bez sensu. Próbowałem z diorytu zrobić pół bloki, ale potrzebowałem 3, a nie 2, więc nie mogłem tego wykonać. W craftingu również niczego ciekawego nie znalazłem. Następnie ujrzałem w pokoju dziwną dziurę. Było w niej 9 pustych kratek oraz do tego jeszcze jedna, czyli w sumie razem 10. Nie wiedziałem, po co one się tutaj znajdują. Spoglądając w górę, zobaczyłem wielką ścianę, która szła do samej góry. Było widoczne to, że będę mógł tamtędy uciec, więc przynajmniej wiedziałem już, jak stąd się wydostać. Wszedłem w drzwi, rozejrzałem się. Pierwszym z rogów był osioł. Od razu obok niego był dispenser, więc wziąłem z niego 3 wędki. Miały one tylko po 4 użycia, więc w sumie były one trochę bezużyteczne. Otworzyłem skrzynkę, która była na ośle. Dzięki temu wziąłem 9 siana do ekwipunku. Poskakałem i ogólnie sprawdzałem, czy coś jest za osłem. Niczego jednak nie zobaczyłem. Podbiegłem obok osła i podniosłem pochodnie do ręki. Fajne było to, że gdy trzymałem ją w ręku, to świeciła ona. Wyszedłem z pomieszczenia. Pochodziłem, postanowiłem rozwalić każdy z glowstone'ów, jaki tylko mogę. Akurat za pierwszym znalazłem skrzynkę. Wyjąłem z niej jeden dioryt. Sprawdziłem drugi glowstone, następnie trzeci, no i na sam koniec czwarty. Za każdym kolejnym niczego nie udało mi się znaleźć. Próbowałem jeszcze rozwalić ten, który był w szczelinie, ale nie udało mi się tego zrobić. Musiałbym się jakoś podsadzić. Podbiegłem do lawy, otworzyłem crafting, wytworzyłem w nim blok siana. Wyglądał naprawdę przepięknie. Było widać to, jakby te wszystkie sianka były połączone. Góra jedynie słabo wyglądała. Wróciłem powoli do lawy, żeby się nie podpalić. Otworzyłem crafting i sprawdziłem, co mogę zrobić. Półpłytki były już możliwe do wytworzenia, więc je zrobiłem. Dzięki nim mogłem się przesuwać powoli do skrzynki. Otworzyłem skrzynkę i z niej zebrałem 3 bomb mile. Postanowiłem jeszcze rozwalić skrzynię, bo i tak już później bym jej nie wykorzystał. Nic mi to nie dało. Zdecydowałem się cofnąć z tego mostu. Sprawdziłem znów te wszystkie dziury, ale kiedy spojrzałem do trzeciej, postanowiłem się cofnąć, bo mogło coś być ze skrzynią. No ale niestety nie było. Dopatrzyłem się jeszcze dokładnie, żeby może coś znaleźć. No ale nie udało się. Wziąłem 9 redstone'a. Zdecydowałem się również na rozwalenie tego pierwszego dispensera. No bo wiecie, coś mogło być za nim. Niczego jednak nie widziałem. Wykonałem więc dokładnie to samo z drugim dispenserem. Niczego nie widziałem, bo było ciemno, więc podniosłem pochodnię i ją ustawiłem. W sumie nic mi to nie dało, bo dziura była pusta. Wziąłem ją do ekwipunku. Postanowiłem się stąd wydostać. Do ucieknięcia użyłem osła. Wystarczyło go dobrze ustawić i dzięki temu mogłem przechodzić przez tą jednokrotkową dziurę. Zacząłem hitować zwierzę, bo dzięki temu mógłbym z niego otrzymać skrzynkę. W momencie zabicia go, zacząłem używać wędki. Do tego, żeby po prostu przyciągnąć do siebie tą skrzyneczkę. W taki sposób straciłem 2 wędki, ale miałem jeszcze 3, więc wziąłem sobie tą skórę. Idealnie wystarczyło. Zawsze 2 skóry do przodu. Spojrzałem na ścianę i położyłem skrzynię, a następnie blok węgla. Wybiegłem z pokoju i udałem się do craftingu. Zacząłem rozwalać każdy z tych pół bloków przy lawie, do momentu, kiedy ujrzałem crafting. Jednak najpierw, jeszcze przed wytworzeniem, rozwaliłem piecyk, ale za nim nic nie było. Otworzyłem crafting
crafting i zrobiłem w nim blok redstone'a. Wróciłem znów do pokoju z osłem. Ustawiłem redstone i zacząłem się wdrapywać na górę. Otworzyłem skrzynię i z niej wyjąłem moss block oraz jeden przycisk. Rozwaliłem jeszcze skrzynkę, aby sprawdzić, czy coś nie znajduje się za nią. Zszedłem w dół po schodach. Udałem się do miejsca z trapdoorem. Ustawiłem przycisk i wszedłem pod trapdoor. Zniszczyłem i wziąłem przycisk. Dostałem się do pokoju z lawą. Patrzyłem dzięki prawemu przyciskowi myszki, czy coś znajduje się w tym pokoju. Znalazłem dzięki temu 9 stone'a. Jednak sprawdzałem jeszcze, bo nie miałem jak stąd wyjść. Musiałem więc odnaleźć wyjście. Znalazłem po chwili iron trapdoora. Dopatrzyłem jeszcze tą lawę, ale nic już więcej nie było. Ustawiłem więc trapdoora, a następnie położyłem przycisk. Znów mogłem przejść pod trapdoorem. Podszedłem do miejsca z tymi dziurami w podłodze. Ustawiłem w niej całego stone'a, bo akurat było tyle samo. Oraz na sam koniec mouse block. Użyłem mączki kostnej do pomnożenia go. Powtarzałem tą czynność łącznie 3 razy, ponieważ dzięki temu mnożyłem sobie bloki. W końcu zebrałem cały na ziemi leżący mech. Podsadziłem się jeszcze, aby rozwalić glowstone. Zanim nic nie było, cofnąłem się do pokoju, gdzie wcześniej był osioł, aby zebrać wszystkie bloki, jakie tylko mogłem. Sprawdziłem, czy coś jeszcze jest w tym pomieszczeniu, ale niczego więcej nie widziałem. Po prostu wyszedłem ze skrzynką oraz z blokiem siana. Podbiegłem jeszcze chwilkę i zacząłem się podsadzać przy pomocy wszystkich bloków w ekwipunku. Kiedy się podsadziłem ostatnim blokiem, ujrzałem ścianę z liści. Patrzyłem jeszcze w dół, aby może zlokalizować dispenser, bądź inny blok na ścianie. Zacząłem po prostu kopać się przed siebie. Przekopałem się i zobaczyłem dziurę z jasnym światłem. Musiało to być moje wyjście. Zniszczyłem parę liści i zdecydowałem się tam wejść. Jednak nie mogłem ustawić tego bloku kwiatka. Zebrałem wszystkie itemy i zacząłem kopać liście w pokoju. Wiecie, było trzeba je rozwalić, bo zawsze była jakaś opcja, że coś uda mi się znaleźć. Ogólnie wyglądało one świetnie. Były mega ładne i wyglądały dosyć realistycznie, jak na Minecrafta. W końcu po kopaniu udało mi się znaleźć skrzynkę. Z niej wyjąłem jednego slajma i jeden piston. Rozkopałem jeszcze parę liści, aby może znaleźć coś innego, ale cofnąłem się i wziąłem skrzynię. Poniszczyłem jeszcze parę bloków, ale no niestety nie udało mi się niczego znaleźć. Wydawało mi się, że sprawdziłem już wszystko. Następnie ustawiłem na pasku blok slajmu oraz piston. Położyłem pistona, następnie slajma, gąbkę, skrzynkę, skrzynię i dywanik. Zabrakło mi dosłownie jednego bloku. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Niczego w ekwipunku przecież nie mogłem wytworzyć. Starałem się podsadzić tym kwiatkiem, ale nie mogłem tego wykonać. Zebrałem wszystkie bloki, którymi się podsadziłem i dostałem się na sam dół. Ustawiłem znów pistona i slajma. Patrzyłem, czy mógłbym czymś to odpalić. Znalazłem w ekwipunku trap chesta. Ustawiłem go obok pistona. Otworzyłem skrzynię i podskoczyłem do góry. Nie wyszło mi za pierwszym razem. Powtórzyłem tą sytuację i już tym razem wyszło mi i wskoczyłem na samą górę. Zobaczyłem wielką, otwartą przestrzeń. Wyglądało to przepięknie. Wszystko było zrobione z niewidzialnych bloków, więc mogłem po tym chodzić. Normalnie widziałem spadające gwiazdy. Wyglądało to naprawdę pięknie. Spadające gwiazdy plus to niebo łączyły się w coś przepięknego. Nawet była jakaś dziura w tym kosmosie, która bardzo mocno świeciła. Wszedłem następnie do kolejnego pokoju. Zobaczyłem po prostu wodę, ale gdy do niej wszedłem, to w sumie nie wyglądało, jakbym w niej był. Ale lekko mi Minecrafta zaczęło ścinać. Podobało mi się bardzo to, jak się płynęło, to, że ręce ruszały mi się w momencie, kiedy płynąłem. W sensie w Minecrafcie tak jest, ale widziałem to na pierwszej osobie. Płynąłem na samą górę. Rozwaliłem ogień, a następnie netherrack. Pod nim był bedrock. Zniszczyłem parę sztuk ognia, a potem przez niego przebiegłem. Liczyłem, że lepiej będzie wyglądał ten ogień. No ale trudno. Skoczyłem do wody i się ugasiłem. Zniszczyłem wszystkie płomyczki ognia, jakie znajdowały się w tym pokoju, żeby znaleźć coś pod nimi. No ale nie udało się. Był wszędzie netherrack. Rozwaliłem parę miejsc, gdzie on był, żeby móc znaleźć jakiś spadek w dół, czy cokolwiek innego, ale nie udało mi się. Rozwaliłem blok ściany, a potem drugi. Dostałem się do dispensera z kill-offem. Mogłem dzięki temu wykopać ten netherrack. Podobał mi się bardzo kill-off, bo nie był on taki standardowy i widzieliście go z pierwszej osoby, jaką kopię. I naprawdę to fajnie wyglądało w Minecrafcie. Zacząłem przekopywać cały pokój. Nic nie udało mi się znaleźć. Oprócz miejsca, gdzie dalej był on prowadzony. Rozwaliłem już łapką i dostałem się do przycisku. Kliknąłem go, zacząłem skakać i sprawdzę, co się znajduje obok mnie. Próbowałem zlokalizować coś przydatnego. Zauważyłem wioskę i sprawdzałem, co w niej się znajduje. Po chwili zobaczyłem jednak wielki kloc, który był dosłownie przede mną. Później, gdy kucnąłem, zobaczyłem piston. Był on połączony za pomocą redstone'a. Stwierdziłem, że użyję F5, aby zobaczyć, co się znajduje obok mnie. Zobaczyłem przycisk i go nacisnąłem. Spowodował on spadek w dół. Znalazłem się w kwadratowym pomieszczeniu. Zobaczyłem tabliczkę z napisem dźwignia tu, spojrzałem w dziurę, ale nic w niej nie było. Upewniłem się za pomocą przybliżenia, po chwili jednak ujrzałem kolejną tabliczkę z dokładnie takim samym napisem, więc mogłem tą dźwignię pewnie użyć dwa razy. Później zauważyłem tory, które prowadziły gdzieś daleko oraz nad sobą zobaczyłem tunel do góry. Spodziewałem się, że to może być moje wyjście. Kolejnie zobaczyłem dwie pary drzwi, które były zbudowane z netherite'u. Były one po prostu w bedrocku.
sprzed roku, lekko postawione. Zacząłem się rozglądać po pokoju, aby znaleźć jakieś itemy, bo na razie nic nie posiadałem. Po chwili biegania i przekminania spojrzałem w górę, skąd spadłem i ujrzałem hopper. Z niego wyjąłem wagonik z hopperem. Poszedłem do torów i zdecydowałem się, że w sumie mogę to trochę oszukać. A więc rozwaliłem go i postawiłem. Popchnąłem go i wsiadłem od razu. W ten oto sposób wyruszyłem w przygodę. Dostawałem obrażenia, ale udało mi się dojechać do samego końca. Spadłem z góry. Rozejrzałem się i rozwaliłem wagonik. Postanowiłem go połączyć z hopperem i wysłać w przygodę. Chwilę sobie pobiegałem i poczekałem, aż przyjdzie. Kiedy dojechał do mnie, otworzyłem go. Zobaczyłem w nim dźwignię. Musiał on złapać ją wcześniej, z jakiegoś hoppera, który był po drodze. Rozwaliłem wagonik i się cofnąłem. Najpierw chciałem tego użyć do tego miejsca, w którym znajdowała się pierwsza tabliczka. Jednak to nie zadziałało, więc domyślałem się, że musi być to na dole, ustawione. Więc cofnąłem się i użyłem jej w drugim miejscu, tam gdzie znajdowała się po prostu druga tabliczka. No i tutaj już zadziałała. Otworzyły mi się drzwi. Zebrałem dźwignię i stwierdziłem, że użyję jej w drugim miejscu. Położyłem ją i otworzyły mi się drzwi. Zauważyłem kolejne. Podszedłem do nich, zauważyłem tabliczkę z napisem przycisk tu, nie wolno go zabierać. Potrzebowałem więc jakiegoś przycisku. Wszedłem do drugiego pokoju, jednak był on zablokowany przez bedrock, więc potrzebowałem jakoś przez niego przejść. Chciałem coś przekombinować z tabliczką, ale nie udało mi się. Cofnąłem się więc, aby zebrać dwa tory, dzięki którym po prostu będę mógł się przedostać. Wszedłem znów do pokoju i dostałem się dzięki wagonikowi do drugiej części pokoju. Spojrzałem najpierw pierwszy pokój za pomocą F5 i zwykłego oglądania, czy znajduje się może jakiś dispenser, bądź inny ciekawy blok. Szukałem również przycisku, ale nie zauważyłem nic, więc podszedłem do drugiego podobnego pomieszczenia. Od razu wrzucił mi się w oczy hopper, ale dopatrzyłem cały pokój, żeby nie pominąć w nim czegoś ważnego. Podbiegłem i wziąłem ten przycisk z hoppera. Od razu stwierdziłem, że się cofnę i użyję właśnie tego guzika. Postawiłem go i odpaliłem. Dostałem się do kolejnego miejsca. Od razu w moje oczy wrzuciło mi się łóżko, które było w jednym z kątów. Ustawiłem spawn pointa i spojrzałem w wielki tunel do góry. Po chwili również postanowiłem sprawdzić tą malutką dziurę, która znajduje się obok mnie. Widziałem w niej tylko redstone. Pod łóżkiem zobaczyłem piecyk, więc rozwaliłem łóżko i sprawdziłem go. W nim znajdował się czerwony grzyb. Nie wiedziałem, co mogę zrobić z tych itemów, które miałem w ekwipunku, a więc sobie biegałem i przy okazji się zastanawiałem. Patrzyłem również w tunel do góry, żeby zobaczyć jakiś dispenser czy inny blok, który mógłby być w tej ścianie. Postanowiłem się cofnąć. Ogólnie przeszukiwałem wszystkie rzeczy, które już wcześniej oglądałem, bo wydawało mi się, że musiałem coś przegapić, bo nie miałem niczego użytecznego do ucieknięcia stąd. Rozwaliłem hopper, za którym nic się nie znajdowało. Użyłem również do pomocy F5, ale upewniło mnie to w moich założeniach. Stwierdziłem też, że wyślę mój wagonik z hopperem drugi raz, bo może przyjechałoby coś do mnie, ale no niestety, gdy przejechał, nic w nim się nie znajdowało. A więc rozwaliłem go i zebrałem ponownie moje dwa tory. Poszedłem również do tego pokoju, w którym byłem, gdy dostałem przycisk. Sprawdzałem znowu wszystko dokładnie, żeby nic nie umknęło moim oczom. Wiecie, jakieś rogi, górę, dół i tak dalej. Wszystko dosłownie, co tylko się dało. Równie stwierdziłem, że rozwalę ten hopper, co był na samym starcie, bo mogłoby być coś nad nim, lecz no nie było. No i w końcu, gdy byłem w trzecim pokoju, zobaczyłem hopper. Podbiegłem i wziąłem z niego kobla. Przypatrzyłem się, czy nie ma jeszcze czegoś więcej, ale niestety nie było. Rozwaliłem hopper, żebym może coś nad nim ujrzeć, ale tutaj też nic się nie znajdowało. Sprawdziłem to oczywiście przy pomocy F5. Wyszedłem więc z pokoju, znów dzięki wagonikowi i pobiegłem w stronę tego pokoju, skąd będę chciał się wydostać. Ujrzałem nietoperza, więc go zabiłem, bo liczyłem na to, że może coś z niego wypaść. Odpaliłem ekwipunek, żeby sprawdzić, czy mogę zrobić dźwignię, ale brakowało mi patyka, więc tego wykonać nie mogłem. Musiałem więc coś innego zrobić z tym koblem. Zrobiłem tylko wagonik z hopperem, ale niestety nie odsłoniło mi większej ilości receptur. Przyszedł mi plan do głowy, żeby po prostu przepalić kobla za pomocą moich tabliczek. W taki oto sposób ujrzałem Stone'a. Otworzyłem EQ i zobaczyłem to, że mogę zrobić przycisk, więc go wykonałem. Przypatrzyłem się dokładnie, gdzie muszę go umieścić, żeby jakoś nie zmisować. Położyłem go i odpaliłem. Spojrzałem do góry w tunel i zobaczyłem to, że woda z niego zaczęła się lać, więc po prostu poczekałem chwilę. Kiedy już spłynęła, wszedłem w nią i zacząłem płynąć w górę. Zobaczyłem na samym starcie wielką dziurę w dół oraz przed sobą pokój z kwiatkiem i grzybami. Kiedy spojrzałem w dół, zauważyłem moim okiem to, że pode mną jest dispenser. Postanowiłem zrobić spawn pointa i wyrzucić wszystkie itemy, żeby jakoś głupio nie umrzeć i nie stracić ich. Z niego wyjąłem dwie liany, te takie nederowe, oraz niebieski kwiatek. Również je wyrzuciłem z ekwipunku. Postanowiłem wykonać skok życia i jakoś tam doskoczyć. No ale po trzech próbach się po prostu poddałem. Musiałem zrobić coś innego. Postawiłem tor oraz na nim ten wagonik z hopperem. Rozwaliłem go i hoppera użyłem przy miejscu skoku. Wyrzuciłem znów wszystkie itemy z EQ oraz, tak jak się spodziewacie, wykonałem
wykonałem 3 skoki. No ale nie chcę komentować, jak to wyszło. Zebrałem znowu wszystkie itemy do ekwipunku oraz zabiłem kałamarnicę. Sprawdziłem, czy dzięki niej będę mógł coś wytworzyć. No ale niestety ona mi nie pomogła. Wyrzuciłem znowu itemki i popłynąłem do góry wodą. Zobaczyłem hopper i z niego wziąłem 2 liany netherowe. Chciałem też rozwalić ten hopper, ale bym się udusił. Więc spłynąłem w dół, blokowała mnie kałamarnica, ale zebrałem moje itemy i popłynąłem do góry. Postawiłem tabliczkę i zacząłem kopać hopper, żeby może coś za nim ujrzeć. No niestety nic ciekawego oprócz bedrocka nie zauważyłem. Zebrałem więc tabliczkę i po prostu spłynąłem na sam dół. Postanowiłem położyć obie te liany na suficie. W taki oto sposób znowu wyrzuciłem itemy z ekwipunku. Znów oddałem skok. Zdziwicie się, ale udało mi się. Znalazłem się w kolejnym pomieszczeniu. Zabiłem najpierw nietoperza, bo liczyłem na jakiś drop oraz potem drugiego. Niestety one nic mi nie dały. Chciałem jakoś wrócić, żeby zebrać ity. No ale umarłem. Zebrałem wszystko. Oczywiście znowu mi przeszkadzał ten mob. Był to najważniejszy skok w całej historii. Bo bym stracił wszystko i to już byłoby nie do wykonania. Wykonałem skok i udało mi się. Zebrałem najpierw grzyby i kwiatek. Potem chciałem wskoczyć jakoś po tych półblokach, ale były one za wysoko. Sprawdzałem, czy nie ma czegoś na ścianach i nie znajdowało się nic. Potem rozkopałem dirta, ale okazało się, że pod nim znajduje się crafting. Rozkopałem go, użyłem tora i wykonałem wagonika do wyjścia z tej dziury. A potem stwierdziłem, że rozwalę dioryt, który leżał dosłownie obok mnie. Za nim jednak się nic nie znajdowało. Sprawdzałem, czy nie ma czegoś na ścianach, ale nie było. Wszedłem znów do tego parkura. Chciałem postawić tor na półbloku, ale nie dało się, bo był on jakby za nisko, żeby to wykonać. Próbowałem to robić przez chwilę, ale po prostu po chwili odpuściłem. Postanowiłem użyć bloków, które miałem w ekwipunku. Oczywiście kawałek się udało przejść, no ale zabrakło jeszcze bardzo dużo, więc musiało być jakieś inne na to wyjście. Potem ujrzałem dispenser, więc szybko zebrałem itemy, dzięki którymi wcześniej się podsadziłem i postanowiłem go sprawdzić. Podsadziłem się blokami i zebrałem z niego 2 miski. Rozkopałem go, ale za nim nic nie było. Oczywiście jak zawsze sprawdzałem to za pomocą funkcji F5. Zebrałem łóżko, crafting oraz dirta i wróciłem do pokoju, z którego przyszedłem. Chciałem zobaczyć, co mogę zrobić w craftingu. Jedyne, co mogłem wykonać, to zupę, ale miałem też 2 kwiatki, więc postanowiłem dorzucić jeden z nich, aby dostać tajemniczą zupę. Również wytworzyłem drugą. Rozwaliłem crafting i poszedłem do miejsca z parkurem. Zjadłem zupę i dała mi ona jump boosta, więc zacząłem wykonywać skoki. Nie chciałem jakoś głupio spaść, więc robiłem je powoli. Dzięki właśnie tej zupie dostałem się do kolejnego pokoju. Byłem zamknięty, więc zacząłem powoli rozwalać każdy śnieg, który znajdował się tutaj. Zobaczyłem po chwili siano oraz od razu dispenser po nim. Siano sobie poklikałem i otworzyłem dispenser. Z niego wyciągnąłem perłę. Już chciałem rzucać perłą, lecz przypomniało mi się, że mam jeszcze w ekwipunku wagonik z torem, więc po prostu wydostanę się dzięki niemu. Zebrałem go i od razu wziąłem te siano. Rozwaliłem dispenser, żeby za nim może coś odkryć, ale nic nie było. Trochę nie wiedziałem, co mogę zrobić, bo ogólnie tutaj już nic nie było w tym pomieszczeniu. Położyłem się i wyrzuciłem itemy ze ku, żeby jakoś dziwnie nie umrzeć. Odkryłem drugie siano. Zebrałem je i przekopywałem dalej śnieg. Odkryłem andezit i dokopałem cały śnieg w pomieszczeniu. Zebrałem itemy oraz łóżko i poszedłem rozwalać blok. Pod nim był wielki tunel w dół. Położyłem się szybko w łóżku i wyrzuciłem wszystkie itemy z ekwipunku oprócz perły. Wcelowałem się i rzuciłem perłą. Zabiłem się. Nie mogłem w to uwierzyć, bo zbyt wysoko wycelowałem. Ale spokojnie, miałem jeszcze wagonik. Postawiłem najpierw tor, a potem wagonik. Wyrzuciłem znów wszystko, co miałem, podszedłem i po prostu popchnąłem go. I szybko wskoczyłem do niego. No, znowu umarłem. Niestety to nie zadziałało. Ale spokojnie, to dopiero druga próba XD. Wziąłem znowu itemy i po prostu zagrałem bezpiecznie. Używałem podczas lotu cały czas bloku siana, dzięki któremu powoli mogłem spadać w dół. Dzięki temu schodziłem, a nie dostawałem żadnych obrażeń. Kiedy dostałem się na sam dół, postanowiłem rozkopać blok pod sobą i zebrać wagoni. Nacisnąłem przycisk, się obróciłem, zobaczyłem, że wszędzie znajdują się mapy z kropkami. Postanowiłem w niej jakoś wejść. Dzięki temu miałem szansę na znalezienie ukrytego przejścia. Powtórzyłem to również z podłogą. Zawsze mogły być jakieś zapadnie czy inne rzeczy. Zacząłem więc skakać przy ścianach, gdyby wejście było jedną kratkę wyżej. Nic jednak totalnie mi to nie dało, więc musiałem zrobić coś innego. Zacząłem więc niszczyć mapy, aby za nimi coś znaleźć. Udało się. Było szkło, więc je po prostu rozwaliłem. Dostałem się do miejsca ze spadającą lawą w dół. Użyłem F5, żeby spróbować zobaczyć, co znajduje się za nią. Ale była ona zbyt długa,
żeby coś ujrzeć. Następnie postawiłem item frame'a, żeby ją zatamować, ale nie działał on. Dałem też mapę na niego, ale jednak to totalnie nic mi nie dało. Cofnąłem się. Znów niszczyłem mapy w pomieszczeniu. Nie zobaczyłem wcześniej szkła, które było dosyć widoczne, ale na szczęście doniszczyłem mapy i znalazłem je. Rozwaliłem szkło. Zebrałem z item frame'a blok. Rozwaliłem tabliczkę. Starałem się jakoś zdobyć te bloki, które znajdowały się w środku. Po prostu zeskoczyłem. Podsadziłem się szkłem i wyszedłem. Znowuż niszczenie map na podłodze, a następnie na ścianach. Zobaczyłem kolejny pokój, ale wolałem jeszcze doniszczyć je na ścianie. Rozwalenie szkła oraz ponowne zebranie tabliczki. Kolejny raz rozwalałem mapy, ale wpadł mi pomysł do głowy, aby je użyć na lawie. Doniszczyłem item frame'a, w jego miejscu umieściłem tabliczkę. Wykonałem to również drugi raz, jednak lawa nadal spadała i musiałem zdobyć ich więcej. Cofnąłem się i znalazłem znowu tabliczkę. Umieściłem ją przy lawie, jednak nadal potrzebowałem jeszcze więcej. Cofnąłem się, ale nic już tutaj więcej nie było. Nie wiedziałem w sumie, co mam robić, bo nic już tam nie było. Wróciłem do lawy i klikałem prawy przycisk myszki. Podpaliłem się, ale też znalazłem tabliczkę. Umieściłem ją. Dzięki temu odsłoniłem kolejne pomieszczenie. Poczekałem, aż lawa spłynie na sam dół. Kiedy to się stało, rozwaliłem hopper, ale zanim niczego nie znalazłem. Wszedłem do drugiego pokoju. Zobaczyłem najpierw krowę, która sobie stała w kącie. Następnie crafting, który był wsadzony w ścianę. Podszedłem do kąta przy krowie. Widziałem przejście, ale potrzebowałem jednego bloku, aby się podsadzić. Później podszedłem do prawdopodobnie mojego wyjścia. Zobaczyłem tam dispenser, który był dosłownie obok mnie. Z niego wyjąłem dwie trzciny. Nie wiedziałem, po co mi one, ale po prostu je zebrałem. Poskakałem jeszcze i patrzyłem, co tam się znajduje. Próbowałem jakoś tam wejść, dzięki item frame'om, ale nic mi to nie dało. Podszedłem koło krowy i zobaczyłem na górze item frame'a. Podskoczyłem i zebrałem z niego jajko. Podszedłem znowu do craftinga i sprawdziłem, co mogę wykonać. Były to tylko dwa cukry. Nie było one mi potrzebne, więc ich nie wykonałem. Wróciłem znów do mojej lawy. Zacząłem klikać prawy przycisk myszki. Przypadkiem się podpaliłem, ale i tak sprawdzałem, czy coś w tej lawie jest. Znalazłem trzy puste wiaderka. Wziąłem je do ekwipunku, podszedłem do krowy i zebrałem z niej mleko. Do tych wiaderek. Sprawdziłem w ekwipunku, co ja w ogóle posiadam. Zobaczyłem to, że będę mógł zrobić ciasto. Zrobiłem więc dwa cukry z tej trzciny. Brakowało mi tylko trzech sian. Podszedłem znów do mojego wyjścia, starałem się rozwalić ten dispenser, ale ciężko było, więc odszedłem kawałek i po prostu go rozwaliłem. Dzięki F5 widziałem to, że niczego tam nie ma. Wróciłem znów do tej dziury, która prowadziła do góry. Zebrałem item frame'a, ponownie patrzyłem, czy czegoś tam nie ma. Postanowiłem ponownie pójść w stronę lawy i ją sprawdzić. Ogólnie szukałem tam jakiegoś innego hopera lub innego bloku, ale się nie udało. Cofnąłem się znowu do krowy. Zobaczyłem to, że stoi ona na dispenserze. Walnąłem ją i klikałem. Udało mi się dosięgnąć. Wziąłem trzy siana. Podbiegłem do craftingu, wytworzyłem ciasto. Podbiegłem do pół bloków, udało mi się wydostać. Zobaczyłem lamę i naprzeciwko jej redstone. Nade mną znajdował się dropper. Musiał on mieć coś w sobie, było trzeba jakoś redstone odpalić. Zebrałem redstone, który znajdował się przy lamie. Poszedłem przed siebie. Zobaczyłem most wykonany ze śniegu. Na samym końcu znajdowała się skrzynka. Podskoczyłem i spadłem na sam dół. Śnieg był jednak sypkim śniegiem. Zastanawiałem się, co mogę zrobić w tym pokoju. Zacząłem używać wiaderek. Starałem się dzięki temu wydostać, ale przy okazji znalazłem dzięki temu dispenser. Zebrałem z niego jedną skórę. Jeszcze go rozwaliłem, ale za nim nic się nie znajdowało. Odstawiłem śnieg tak jak był. Starałem się podsadzić jakoś nim, ale nie umiałem. Podszedłem do kolejnego filaru. Znów zebrałem jedną skórę. Cały filar rozebrałem na części pierwsze, ale nic mi to nie dało, ponieważ nie odsłoniłem żadnego nowego bloku. Ponownie rozwaliłem dispenser, ale znowu za nim niczego nie było. Wróciłem do pierwszego filaru, aby go rozłożyć dokładnie tak samo. Wykonałem to też na trzeciej wieży. Dzięki temu znalazłem dispenser. No i znowu skórę. Już trzeci raz rozwaliłem dispenser, ale za nim również niczego nie było. Odłożyłem śnieg, ale niczego nie odsłonił. Został mi tylko ostatni filar. Zebrałem znów ten śnieg, aż znalazłem kolejny dispenser. Kolejną skórę do ekwipunku złapałem. Rozwaliłem znowu dispenser i już czwarty raz nie znalazłem niczego za nim. Odłożyłem ostatni śnieg. Zobaczyłem jakąś drogę, ale chciałem jeszcze do wiaderek zebrać śnieg. Próbowałem zrobić buty w ekwipunku, ale się nie dało. Poszedłem tymi schodami do góry. Potem prostą drogą, aż do zauważenia spadku. Zleciałem po prostu w dół. Znów byłem w tym pokoju z krową. Podbiegłem do craftingu, zrobiłem w nim skórzane buty. Przeszedłem dzięki temu przez most. Ze skrzynki wyjąłem trzy siana. Nie wiedziałem, po co mi one będą, ale zebrałem. Przypadkiem wyrzuciłem jedno z nich. Padłem więc na sam dół. Użyłem śniegu do podsadzenia się. Wystarczyło go poukładać i się po prostu wspiąć. Te buty były mega przydatne. Zastanawiałem się, co mogę zrobić z tym sianem. Wróciłem więc ponownie do krowy, a potem do spawna. Niczego niestety nie udało mi się znaleźć. Nadal nie wiedziałem, co mam zrobić. Cofnąłem się do trapdora, dzięki któremu się wydostanę. Spojrzałem i odkryłem dispenser. Z niego wyjąłem 6 siana. Miałem ich już
już razem 9. Przed wyjściem stąd jeszcze rozwaliłem dispenser, ale niczego za nim nie widziałem. Podbiegłem do craftingu, otworzyłem go i mogłem zrobić blok siana, więc go wykonałem. Gdy go ułożyłem, na środku dostałem nowy crafting. Był to target block. Wróciłem do miejsca z osłem. Ułożyłem go przy redstone'ie. Następnie zmieniłem peaceful na hardcora. Uderzyłem cały czas lamę, aż ta splunęła na target block. Było to strasznie ciężkie, bo Aima miała tak słabego i zawsze nie umiała trafić w ten blok, tylko po prostu we mnie. Ale w końcu się udało. Przycisk spadł. Podniosłem go. Był on do wyjścia. Ale jeszcze odmieniłem na peacefula, abym nie umierał z głodu. Podszedłem do trapdora i go ułożyłem. Jeszcze przed wyjściem wziąłem przycisk na wszelki wypadek. Na samym starcie zobaczyłem hopper. Miałem do niego oddać wszystkie wiaderka, więc to zrobiłem. Liczyłem, że coś się wydarzy, ale nic się nie stało. Zebrałem z dispensera, który był obok mnie, strzałę. Jeszcze go rozwaliłem, ale niczego nie było za nim. Zniszczyłem też tabliczkę, bo chciałem ją podnieść, ale nie wyszło. Padła ona na sam dół. Spojrzałem w górę, zobaczyłem wodę oraz end crystal. Starałem się jakoś dorzucić, ale nie wyszło. Biegałem i myślałem, co zrobić. Wyszedłem z tego pokoju. Dzięki przyciskowi. Podbiegłem do lawy, sprawdzałem, czy coś za nią się znajduje. Niczego nie mogłem jednak ujrzeć. Wróciłem też do pokoju z krową. Zniszczyłem półblok, który w sumie nie był ważny do wyjścia. W nim był dispenser z dwiema trzcinami. Nie wiedziałem, po co mi one będą. Rozwaliłem jeszcze dispenser, ale nic za nim nie było. Pobiegłem prostą drogą do miejsca ze skrzynką. Stwierdziłem, że ją rozwalę. Pod nim znajdował się dispenser z łukiem. Zniszczyłem jeszcze go, ale niczego za nim nie widziałem. Wróciłem znów do trapdora. Wszedłem przez niego. Ustawiłem na pasku łuk. Wcelowałem się i strzał. Woda zaczęła dzięki temu spływać na sam dół. Płynąłem nią do góry. Kiedy wszedłem do pokoju, zobaczyłem villagera. Postawiłem przycisk i otworzyły się drzwi. Jednak były za nimi kolejne, więc byłby problem z wyjściem stąd. Spojrzałem do ekwipunku. Czy mogę je jakoś otworzyć? Ale niczego nie miałem. Wpadłem wodą do dołu. Zacząłem rozwalać hopery, ale za każdym znajdował się jeszcze kolejny i tak szło do momentu, kiedy już nie mogłem dosięgnąć. Więc totalnie nic mi to nie dało. Płynąłem wodą do góry. Zobaczyłem dwie dziwne dziury. W jednej z nich był dispenser. Zebrałem z niego kobla. Sprawdziłem jeszcze drugą, ale niczego w niej nie było. Chciałem jakoś go rozwalić, ale musiałem się jeszcze dobrze ustawić, aby to wykonać. Za pierwszym razem za długo stałem, ale potem rozwaliłem go i wodą wpłynąłem do góry. Jednak niczego w tej dziurze nie było. Miałem kobla, więc zobaczyłem, czy mogę coś zrobić. Niczego nie mogłem. Dzięki Bogu sprawdziłem, co znajduje się dalej, ale nie widziałem żadnego bloku, który dałoby radę otworzyć. Uderzyłem villagera, a dokładnie go zabiłem. Chciałem, żeby może coś dropnął, ale niczego nie dał. Wszedłem na blok i zdobyłem patyk. Wytworzyłem dźwignię. Rozwaliłem jeszcze ten dispenser. Niczego za nim nie było. Otworzyłem drzwi, a potem kolejne. Rozwaliłem dźwignię, ale spadła ona za daleko. Powtórzyłem to i złapałem ją do ekwipunku. Zastanawiałem się, jak położyć tą dźwignię, ale po chwili ją ustawiłem prawidłowo. Otworzyłem drzwi, jak i trapdora. Wszedłem pod nim. Kolejny pokój. Wielki spadek w dół, który zakończyłby się moją śmiercią. Zastanawiałem się, co mam w ekwipunku. Wyrzuciłem mapę w dół, aby sobie po prostu zleciała. Szukałem czegoś na ścianach, a zobaczyłem kolejny dispenser w tym filmie. Z niego wyjąłem wiaderko ze śniegiem. Jeszcze przed skokiem go rozwaliłem, ale niczego on nie odsłonił. Ustawiłem się i oddałem skok. Udało mi się. Spadłem na sam dół i dzięki butom przeżyłem. Sprawdziłem, czy coś jeszcze tutaj jest, ale niczego już nie było, więc nacisnąłem przycisk. W starcie zostałem zamknięty w klatce 1-2. Nade mną oraz obok mnie znajdowała się lawa. Jednak niewidzialne ściany blokowały ją i nie mogła się do mnie wlać. Zauważyłem pod sobą trapdoor. Próbowałem na wszystko klikać prawym przyciskiem myszki, bo liczyłem, że coś będzie się dało zrobić. Nie miałem pojęcia już, jak stąd się wydostać. Po walce z niewidzialnymi ścianami otworzyłem po prostu ekwipunek. Znalazłem w nim przycisk. Postawiłem go na ścianie. Cały czas go naciskałem i starałem się go wziąć do ekwipunku, ale nie udawało mi się tego zrobić, bo trapdoor się zamykał zbyt szybko. Spadłem na dół. Kiedy starałem się go wziąć, zacząłem się rozglądać. Rozwaliłem piasek, który był przy mnie. Podszedłem prosto i zobaczyłem mały spadek w dół. W nim był netherite oraz przy nim piecyk. Otworzyłem piec i wziąłem z niego dwa półbloki. Redstone musiał być połączony z netherite'em. Wróciłem do miejsca, skąd spadłem. Zobaczyłem dispenser. Z niego wyciągnąłem dwa kwarce oraz jeden półblok. Podsadziłem się przy pomocy bloków i rozwaliłem dispenser. Za nim niczego nie było. Kopałem się więc na sam dół. Nade mną znajdowały się niewidzialne bloki. Przez to nie mogłem sprawdzać lawy, ale po bokach już ich nie było, więc zacząłem trzymać prawy przycisk myszki. Znalazłem crafting, ale niczego w nim nie mogłem wytworzyć. Zacząłem znowu jechać prawym przyciskiem po ścianach z lawy. Udało mi się znaleźć dropper. Z niego miałem dwa szkła i jeden kwarc. Ponownie trzymałem prawy przycisk, ale wróciłem od startu. Starałem się znaleźć crafting. Otworzyłem
otworzyłem go, ale nadal niczego nie mogłem wytworzyć. Otworzyłem ekwipunek i się zastanawiałem, co mogę zrobić. Nie miałem pomysłu, więc wróciłem do trzymania myszki przy lawie. Przypadkiem się podpaliłem, ale na luzie przeżyłem. Nie widziałem niczego już w tej lawie, więc stwierdziłem, że znowu wrócę tam, gdzie się zrespiłem, ale niczego nie widziałem. Wróciłem znowu do lawy i w końcu udało mi się znaleźć coś. Było to 16 misek. Wróciłem i się ustawiłem pod odpowiednim kątem. Wyjąłem je z dispensera. Otworzyłem ekwipunek i nie widziałem niczego, więc stwierdziłem, że znowu otworzę crafting, ale w nim też nie mogłem niczego zrobić. Zrobiłem coś nowego, czyli znowu lawa. Przejechałem całą górną warstwę lawy, ale też niczego w niej nie było. Otworzyłem piecek i zobaczyłem dzięki książce receptur, że mogę zrobić szkło, więc je zrobiłem przy użyciu misek na zupy. Zebrałem szkło do ekwipunku, a w jego miejsce umieściłem 3 kwarce, bo domyślałem się, że będę musiał coś z nimi zrobić. Kiedy się przepaliły, kwarc wyjąłem z piecyka. Znowu otworzyłem crafting i sprawdzałem, co mogę zrobić. Mogłem wykonać 3 szklane butelki oraz dialing detektor. Zrobiłem więc go, a butelki olał. Ustawiłem go na bedrocku. Dzięki temu był on połączony z redstone'em. Kliknąłem go, ale nic się nie stało. Sprawdziłem, czy coś jest nie tak, ale nie wiedziałem, o co chodzi, więc znowu klikałem. Przejście się otworzyło. Zebrałem jeszcze detektor przed oddaniem skoku. Zeskoczyłem w dół. Znalazłem się w kolejnym pomieszczeniu. Otworzyłem dispenser i z niego wyjąłem 1 gunpowder. Otworzyłem piecyk, nic w nim już nie było. Następnie wróciłem i zeskoczyłem na sam dół. Podszedłem do przodu i widziałem moje wyjście, ale nie mogłem się tam dostać. Wróciłem wodą do góry. Zobaczyłem dispenser oraz obok niego przycisk. Postanowiłem wykonać skok. Zobaczyłem dzięki temu 3 trzciny. Chciałem je jakoś złapać do ekwipunku, więc wykonałem parę prób, aby się to udało. Ale nie dało się. A więc kiedy nacisnąłem przycisk, to mi się już udało. Dostałem jedną z nich. Musiałem to wykonać jeszcze 2 razy. Nie było to trudne. W międzyczasie parę razy mi się nie udało. Ale na luzie potem wszystko wskoczyło do ekwipunku. Chciałem jeszcze raz kliknąć ten przycisk na wszelki wypadek. Ale jakoś teraz mi się nie udawało tam doskoczyć. W końcu się udało. Ale był on już na 100% pusty. Sprawdzałem sam środek, aby zobaczyć, czy coś oprócz netherite'u znajduje się tutaj, ale na ścianach niczego nie było. Znowu próbowałem jakoś wyjść, ale zobaczyłem dispenser, więc starałem się go dosięgnąć. Udało mi się i wyjąłem z niego 3 czerwone grzybki oraz 1 przycisk. Niestety w tej sytuacji nic mi to nie dało. Starałem się również dosięgnąć ten target block, ale było to nie do zrobienia przez niewidzialne ściany. Płynąłem znowu na górę dzięki wodzie. Sprawdziłem, czy mogę coś przepalić w piecyku, ale niczego nie mogłem. Stwierdziłem, że rozwalę ten dispenser, żeby może coś za nim odsłonić. Znalazłem za nim crafting. W nim mogłem zrobić cukier oraz papier. Niczego na razie nie wykonałem. Po prostu spłynąłem wodą w dół i sprawdziłem, czy coś znajduje się na ścianach, ale niczego nie widziałem. Ogólnie chodziłem po pokoju i się zastanawiałem, co mogę jeszcze zrobić. Starałem się jakoś dosięgnąć, aby rozwalić ten dispenser, co było u samej góry, ale się nie dało tego zrobić. Wróciłem wodą do góry. Podszedłem do piecyka i stwierdziłem, że zaryzykuję i go rozwalę. W ten sposób, jeżeli bym jakiś dostał blok, który trzeba by przepalić, to tego nie mógłbym już zrobić. No ale nic więcej mi nie pozostało. Odsłonił on mi dispenser z kuszą. Zebrałem więc kuszę do ekwipunku. Podsadziłem się tym panelem i jeszcze na wszelki wypadek starałem się rozwalić dispenser, ale nie mogłem tego zrobić. Starałem się wystrzelić z kuszy, ale tego też nie mogłem wykonać. Bawiłem się tym panelem z wodą. Ogólnie poruszałem się po pokoju i myślałem, co zrobić, aż do momentu, kiedy podszedłem do craftingu i przyszedł mi plan. Z trzciny mogę przecież zrobić 3 kartki papieru. Dzięki temu odblokował mi się nowy crafting, czyli fajerwerki. Zrobiłem je. Ustawiłem je do lewej ręki i załadowałem kuszę. Wystrzeliłem fajerwerkę. Dzięki niej redstone zadziałał na netherite i odsłonił slimy. Naładowałem jeszcze raz kuszę i wystrzeliłem. Nic w sumie się nie stało. Oddałem skok i udało mi się przedostać na tę wyspę. Ustawiłem przycisk, żeby się przedostać. Niestety nie wziąłem go ze sobą, a przede mną był kolejny iron trapdoor. Niczego tu nie mogłem zrobić. Jedynie rozwalić dispenser. I to właśnie zrobiłem. Odsłoniłem kolejnego. Wyjąłem z niego przycisk, grzyby, no i kwiatki. Ustawiłem guzik, ale jeszcze przed wejściem tam rozwaliłem dispenser. Odsłonił on netherrack, ale po rozwaleniu go parę razy przekonałem się, że to musiał być błąd mapy. Wszedłem pod trapdoor i dostałem się do kolejnego pokoju. Na początku zobaczyłem inny blok niż bedrock, więc go rozwaliłem, a następnie zniszczyłem stone'a. Podskoczyłem i złapałem ręką crafting. Stwierdziłem, co mogę wykonać. Były to tylko zupy, ale one mi tutaj nie pomogą. Sprawdziłem dzięki FPS
5, to że mogę się przedostać przez tą lawę, ale potem była kolejna, więc po prostu bym umarł. Trzymałem prawy przycisk myszki i patrzyłem w dół lawy, aby może coś w niej znaleźć. Udało mi się w ten sposób zebrać 4 kwiatki i 6 grzybów. Następnie chciałem patrzeć w górę, ale się podpaliłem. Poczekałem chwilę i jechałem z prawym przyciskiem myszki. Znalazłem kolejne kwiatki i grzyby. Nie wiedziałem, po co mi one tutaj będą. Sprawdziłem ponownie lawę, ale niczego więcej już tutaj nie znalazłem. Więc po prostu podszedłem do craftinga i kliknąłem na zupę. Dodałem jeszcze ten kwiatek, który miałem we kół. I w taki sposób dostałem podejrzaną zupę. Zjadłem ją i dostałem efekt na ognioodporność. Wiedziałem, że muszę zrobić jeszcze parę. Więc wróciłem do craftingu i wykonałem jeszcze 7. Ustawiłem je na pasku ekwipunku. No i co? Po prostu jadłem i przechodziłem przez każdą lawę. W taki oto sposób przeżyłem i nie dostałem obrażeń. Wystarczyło je tylko jeść, kiedy się kończył czas. Doszedłem do żelaznych drzwi. Zjadłem zupę, aby się nie palić. A potem chciałem drugą, ale nie było to potrzebne. Starałem się zobaczyć, co znajduje się za tymi drzwiami. I nie mogłem tego zlokalizować. Ale w końcu zobaczyłem przycisk. Musiało to być moje wyjście. Zacząłem klikać lawę, aby może coś w niej znaleźć. U samej góry niczego jednak nie było. Więc sprawdziłem dół, ale się podpaliłem podczas tego. Po chwili znalazłem jednak dźwignię w hoperze. Wziąłem ją do ekwipunku. Postawiłem przy żelaznych drzwiach, no i kliknąłem. Jeszcze się bawiłem w niej. Ale już bez przedłużania kliknąłem przycisk.